kotwicę, przenigdy nie ufać się. Halo. Elo, siema. Siemano, co tam? Ale ty masz tam, jakie bęgery ci lecą na streamie, ty, kiedy ja słyszałem ostatni raz, nie czuję rytmu. To są song requesty, okej. No cóż. To co, bo ty chciałeś po remote grać, nie? Tak, wstawię tego, posta na społeczność, że tu siedzę. A najpierw to chyba trzeba, najpierw to się można w ogóle przedstawić, przywitać. Nie wszyscy się muszą znać, to ja jestem Kasaczek, a Ryfek to jest Ryfek i też gra Wajzaka i jest dobrym graczem. A jak ty masz na imię? Bo tak mi dziwnie z kimś grać, jak nie wiem, jak ma na imię. Paweł. Paweł. No. Powiem ci, nawet wyglądasz jak Paweł, dzięki. Jestem Łukasz. No, ty też trochę wyglądasz jak Łukasz, wiesz? Mam kuzyna Łukasa i fajnie. No, to może zaraz jeszcze powiem, ale... musimy się na Steamie dodać. Tak. Ja szczerze zmieniłem jakoś dodawanie na Steamie. Tak, bo jest ten jakiś ten kod taki jakiś dziwny. Jakiś kod. Ale to można... Poczekaj. Dobra, już ci daję koda. Nie. Masz kodzik. Okej, dzięki. Teraz znaleźć, jak to się dodaje. Ja mam profilowe z tymi, z Pawłem i Łukaszem Golcem, co wyglądają jak menu główne CS1.6. No. No dobra. O dobra, Kasaczek oczekuje na odpowiedź. Ale ty masz profilowe. A co mam? Aha, o nie, no dobra. Przypomniałem sobie. Dobra, no to jak masz mnie znajomych, to ty wchodzisz w grę i mnie po prostu zapraszasz. Ja nie muszę na niego odpalać nic więcej. Tak, tak, chwileczkę, bo tu jeszcze chcę techniczną jedną rzecz ogarnąć. A, tylko sobie kontroler podłączę. No właśnie, bo ty będziesz grał na kontrolerze? Tak. Ale faza. Ale ty też możesz, bez różnicy. No, ja chyba wolę na klawie. Ja ogólnie też wolałem zawsze na klawie, ale wiesz, miałem 2 lata problemy z nadgarstkami, że średnio mogłem grać na kompie i na kontrolerze mi było łatwiej i przez te 2 lata tak się przyzwyczaiłem do tego, że już tak zostało. Totalnie. Ja też tak mam czasami, że jak się nagram w jakiś, nie wiem, Call of Duty czy coś i non-stop klikam po prostu shifta małym palcem, to później, nie wiem, to jest bardzo niefajna rzecz. Jakby mały palec się męczy. A ja słyszałem, że jest najmocniejszym palcem. No tak, no ale jakbyś miał nosić jakieś w Brainiaku 15 lat temu na Discovery Channel robili Brainiac test. Super rzecz. Ile najwięcej toreb z zakupami jesteś w stanie przenieść, to małym palcem najwięcej jesteś w stanie przenieść. Czekaj, bo teraz nie wiem, czy cię nie słychać podwójnie u mnie. Chyba nie. Chyba jest wszystko super. O. Dobra, to co? To ja muszę włączyć Izaac. Kurde, mogliby na YouTubie dać taki design strony jak na Twitchu, bo tak jak z Twitcha w ogóle nie korzystam, no. To do oglądania jest milion fajne, razy lepsze. Fajne, no właśnie o to chodzi, że technicznie... Designowo, nie? Mimo, że jest, nie jest idealny, to mimo wszystko Twitch jest i tak pewnie jednym z lepszych, jak nie najlepszym wyborem. I to jest żenujące po prostu, jak ten streamingowy świat jest gówniany, ale... No, YouTube też ma swoje zalety na pewno. No, bitrate jest chyba limitowany na 7,5 koła na Twitchu? Na Twitchu 6, chyba że możesz przepchać 8, jak znasz sztuczki. To ja na YouTubie se streamuję w 4K w 35 tysięcy. No właśnie o to chodzi. Tylko że na przykład też YouTube jest tak, że jak streamujesz w 1080p i dasz nawet większy bitrate niż na Twitchu, to YouTube to mieli i oni tam to jakoś tak po swojemu transkodują czy coś tam, nie wiem. I to też jest tak, że jak ja na przykład streamowałem 8K bitrate tu, a tu, no to na Twitchu masz jakby źródło, gdzie to jest w ogóle niemielone, nie? A na, tak, YouTube na, tak, przez swoje przestarza. A na YouTubie... 1080p u nich ma strasznie niski. No właśnie bitrate. O to chodzi i trzeba wyższych, a ja też tak, nie wiem, nie chcę komputera pocić, żeby tam streamować 4K. Ale teraz już poprawili to, jakbyś miał nową grafikę, jakbyś AV1 streamował, to wiesz? To też słyszałem, no. To nawet ja to w ogóle streamuję w H265 u WMD jeszcze i to też jest duża różnica. No. Dobra, to ja tutaj postaram się zrobić tak zwane granie. Odpaliłem na drugim ekranie. Czat na drugim ekranie zawsze fajna rzecz. Gdzie ja cię mam?
Where is Ryfek? Jesteś online na Steamie? Jestem online. Yes. Czemu cię nie widzę? O jest, widzę cię. Jakiś schowany byłeś. Dobra. Zaproś do Remote Play Together. I co, masz coś? Czy jeszcze nie? Na razie nic nie mam. Okej. Okay. To zaraz cię zaproszę. Teraz? Błąd! Aha, bo ja mam chyba wyłączony remote to jakoś odgórnie. Dzięki Wooferson za suba. Pozdrawiam z YouTube'a? Niemożliwe. To da się usunąć? Nie wiem. Najwyraźniej. Transmisja. To chyba w transmisji jest, co? Dobre pytanie, gdzie to jest? O cholera. Nie chcę transmitować na Steamie. Ech, nie może się obejść bez problemów technicznych. A mieliśmy wczoraj przetestować, tak, zapomnieliśmy. Tak, no. Jak to jest możliwe? Włączone w ustawieniach, czekaj, to off na Isaaca. Remote play. Włącz. Okej, to było łatwe, wystarczyło. Miałeś włączone? No tak. O! No dziwne, mega. A jakie masz GPU? Nie mam pojęcia, w sensie... W sensie masz Nvidia czy masz Radeona? Nvidia normalnie, chyba... A, to zobacz, czy masz tam zaznaczone, że encoding na Nvidia GPU, bo to dużo poprawia jakoś... Chyba tak. Tak mi się wydaje. Chyba mam. Dobra, teraz powinno wszystko śmigać, poczekaj. Zaproś. Czemu ty masz myszkę słonia jakiegoś? To jest dinozaur, okej? Okay. A bez skitu, dinozaur. Ale... O, dobra, mam coś. Zagraj w grę. Dobra. Dobra, ładuje mi się. Okej. Okay. O! Jesteś? O, nawet słyszę. Nieźle. O, i nawet mogę klikać. Kontrolować ci grę, zobacz. Zhakowany. O, dostał się. Jestem Tiger Bonzo, zhakowałem ci płytę główną. Pegasus mi zainstalował. Dobra, to nie wiem, to ja chyba jestem, bo to teraz tak luźno bardzo, no jest zapis ze streama, może po prostu wrzucę cały zapis ze streama, gdzieś utnę. Chyba tak będzie najlepiej, nawet nie będę jakoś takiego ciął na odcinki, jak zagramy dwa rany, to będą dwa i tyle. Po prostu będzie... Cięcie odcinków, tymczasem ja od dekady. No właśnie, nie, no ja się też mega cieszę. Też się mega cieszę, że tak podszedłem do tego, że po prostu właśnie mam ten kasaczek gaming, nie? I tam sobie na luzaczku wrzucam co chcę i jak chcę, no i są gierki. I to jest super. Też się jakoś tym nie przejmuję, a to też jakoś hula i są ludzie, którzy lubią i chcą to oglądać, więc no fajnie. Ja się mega cieszę, że tak do tego tak to robię. To co, new run chyba, nie? Po prostu, nie wiem, zwykły run, green mode może być dziwny w kopie? Jak chcesz, ja to, mi to Tito, ja tu dzisiaj gościem, możesz się nieodblokowany, o kurde. Gościu! Kiedy ja widziałem tę grę w takim stanie. No ty to tam jesteś w ogóle. Dobra, ja czasami się będę dzisiaj gryzł w zęby, mi wczoraj druty zmieniali na aparacie i jak się czasem ugryzę, to macie jumpscare'a widzowie, nie? Bo krzyknę bólem. Nie, tylko nie tym Jacobem i śmieciawu, nie, tego to nie chcę patrzeć. Nie chcesz czterech postaci na ekranie? O Boże, ale nie wiem, czy tak się da, chyba tak, tragedia. To ja bym sobie Fortnite może zagrał. A dobrze. Czy ty musisz coś kliknąć teraz, czy jak to się robi? W ty grze chyba. Wchodzisz do gry, okay. A ja jak już będziesz w pierwszym pokoju. Zgadza się, dobra. Może ty, weź mi wybierz postać na pierwsze podejście. Eden. O, gituwa. No, Edenika każdy lubi. No, już Sacred Heartic, tak. Już. Na starcie. No. O nie, mam Magnetic Tears, ale mam dobry damage jakiś. Czemu ty statystyk nie masz cały czas? Dobra. Ale szanuję, bo cały czas i mogę włączyć. Bez UI. Mogę włączyć. Nie, graj po swojemu. Ja tu wiesz, ja to chodząca encyklopedia będę mówił teraz. Ty mi będziesz jakie mówił, staty jaki mamy. Mam bez kitu, jakie mamy itemy. O. To jest mega dobry item, chcesz czy ja mam wziąć? Nie, bierz. Ja orbitala, jakiegokolwiek orbitala będziesz miał, to ja biorę, bo mój aktywny to jest taki, że jazda. Co to jest? Tylko trochę się to ślizgam. To rybie coś tam. Czy mogę sobie podgłosić grę? Czekaj, shift chyba tab możesz. To jest? Mhm.
O, git. Jakość balans, jakość pięknie wezmę, jakość szybko sobie ustawię. Mm. No, trudno. Ale dobra, do przeżycia. Jest okej. Oj. Bez kitu. Gdzie o, podwójny kamień z X-em masz. Czekaj. Przepnijmy to w lewo, no, tak na maksa. Góry po prostu. Nie. To jest podwójny kamień z X-em, zobacz. Gdzie? No, po lewo na górze. Dawaj tam drugą bekę, to wysadzimy go od razu. Boże, ale nie widzisz? Mogę tego przepychać. A faktycznie jest coś. Jej. No tu jest. Tylko trzeba dwa razy? I to bez moda na pana Remigiusza nawet, ja to widzę. Holy shit. O, no i teraz możemy to. I chodź na dół. No. Bum. Ale faza. No, no i teraz jaki gówniany ten jakiś syf w ogóle. O, no i można. O, no i elegancio. No i myk. Fajnie. Ten podwójnego kamienia z X-em, żeby jedna złota skrzynka to trochę syf. No trochę gówno. Oj. Runeshard. Co robi Runeshard? Ja wiem, że może zniszczyć, może zrobić włas. Ja to nie jest z modów, jeszcze? Ja myślałem, Runeshard, że to jest z modów. No ostatnio tyle mam jakichś, wiesz, itemków z modów, że nie. Ja byłem pewny, że to jest z moda. I nie wiem, bo wiem, że są chyba trzy efekty. Aha, okej. Okay. No to może pokazuję mapę. No bo właśnie nigdy nie wiedziałem, co to robi. Później sobie przeczytałem. Idziemy do obu Secret Roomów? Możemy. Później przeczytałem, że albo właśnie niszczy, albo kładzie po prostu włas, albo... No albo właśnie to. Bo on pewnie odpala Hagalaza, Eiwas, albo Anzusa, tak jak teraz. Fajnie. O, elegancie, no, znajdź. Przynajmniej nie będzie strachu, że nie otworzymy. Ty masz gammę ustawioną standardowo? Tak, bo ja widziałem, że ty masz chyba rozjaśnione, nie? Tak, no. Nie mogę po prostu. Dla mnie to jest mega dziwne, jak ktoś gra na jakimś Fulbrightie. To jest. Co ty gadasz? No co ty? Dla mnie po prostu ta gra wygląda okropnie. Ja wiesz, ja się muszę wczuć. Powiem ci, że jakbym grał samemu, to tak, to ja mógłbym grać tak, jak tutaj masz ustawione. No. Ale zauważyłem, że większość widzów po prostu woli, jak jest jaśniejszy. Okay. Więc dlatego mam tak ustawione, wiesz? No to mówisz do takiego widza, ty, głupku. Nie, no głupku nieładnie, ale możesz powiedzieć. A ty. Ty nie w ogóle wiem. Jesteś family friendly, czy nie? Ja... To zależy. Powiem tak, czasami jakieś przekleństwo takie sportowe rzucę. Aczkolwiek na przykład jak robię kasaczy gaming, to tam jestem sam, a jak jestem sam, to sobie nie przeklinam jakoś mocno, bo jestem kulturalnym człowiekiem. Ale jak przychodzi kolega, to od razu wiesz, jest kurwami rzucany z... Nie boisz się, zero. Idziemy do Kesrumu? Można, no. Ja mogę wlecieć za Freeko przecież. A bez kitu, bo ty no jesteś właśnie. Frontmanem. Ja, my w ogóle nie jesteśmy na żywo, ja zapomniałem, że czat tu jest jeszcze. No. Kurde, balan. Uuu, ty, no Mareczek Marunio. Dobra, bo zaraz rana skończę. Czekaj, weź w formie ducha to. A czemu? No żebyś dostał tego, nie? O, ale to i tak bym chyba dostał. A ja sobie idę na eleganckości. O, zajebiście. I tak byś dostał, ale zapominam cały czas. Powiem ci, że jak ja gram Forgottenem, to ja zawsze zmieniam tę postać w razie W, bo się boję. No. Jest ten strach. To co, dalej? Tak jest. Fajnie. Czeka, jak tu ustawić, żebym widział... Da się oddzielić okno czatu, jak nie jestem twórcą tu? Nie wiem. Chyba tak. Chyba się da wyskakujące okno, jak weźmiesz tam zębatkę i coś tam. Ustawienia czatu. Czat w oknie. O, jest. O co chodziło z czerwonym secret roomem? Dobra, słuchaj, Ryfek. Masz challenge. Powiedzieć. To jest Ultra Secret Room, na każdym piętrze, no nie na każdym piętrze, jest to Ultra Secret Room. To trzeba mieć chyba kluczor, nie? Czy coś? Red Key musisz mieć, albo ten. Red Key, albo kipis? Ten tam... kawałek klucza czerwonego. Tak, kipis. Nazywa? Nie kipis, Cracked Key. Cracked Key, o. Mogę to bombnąć? Duchem. O, no i widzisz, i to jest... Też zapominam. Tu się dziś będziemy przypominać. No, co dwie głowy to nie jedno. Skrzynki ty na eleganckości możesz otwierać. Zajebiście. O, ten. Fajnie. O, elegancio. Ja koniecznie jak będzie ten. Ty to w ogóle familiary też gituwa, bo na tobie przemiana w kończąc jest tak. Super. A ja właśnie jakbym miał... Co to robi? To jakieś coś na serduszka to było? Bo już nie pamiętam. Tak, 10% szans, że czerwone serduszko nie będzie czerwone, tylko Soul Heartem. No to nie wiem, czy to takie dobre dla mnie. Ale. Dobre dla nas obu. Bierzemy tarot cloth? Jak chcesz, podwójny efekt działania kart. I co masz za kartkę? Zajebiście. No. Nawet nie pamiętam, czy to cokolwiek robi. No nie wiem, no wracasz po prostu dwa razy. A bez kitu, to raportuje cię dwa razy, ale tego nie wiesz.
tak szybko, że nie zauważysz. Dobra, oj? Jak to się... To się rusza, ten czat? Czekaj. Nie. Ustawię sobie. Czas trzymany z powodu przewijania. Pisze, a, bez kitu. Nie, bo ja sobie przewinąłem do góry, mówię, to się nie rusza tyle czasu. Słuchaj, jakbyś był prawdziwym Twitchownikiem, to byś miał taką aplikację jak Chatrino. Chatrino? Chatrino. Chatrino, Boże, brzmi jak jakiś Pokémon. To trochę tak. Ale no, Chatrino. Jest taka aplikacja po prostu Ewolucja. Zewnętrzna. Masz fajny taki klient wtedy bardzo. Idziemy jeszcze na dół pozwiedzać? A jak chcesz? Można. Możemy do Arcade Roomu wejść. Może będzie jakaś ta maszyna do oddawania krwi. Nie chcę tego. A Broken Padlock też jest spoko nawet. Za pomocą bomb chyba można otwierać zamknięte te... Ciekawe. Drzwi. To nigdy nie użyłem pewnie. O, Demon Beggar. Patrz, Czekaj, ja dam Demon Beggarze. Raz, wow, dwa, tak się da? Trzy, cztery, pięć i sześć. Co ty mówisz? Teraz coś daje. No i kurde, Essa. Weź to. Dobra. What the fuck? Nie widziałem, że tak się da. Na aktywnych co dałem tarczę? Co ty gadasz? No naprawdę. Myślałem, że trzeba serduszko stracić. Ja się tylko boję, że ja otrzymam obrażenia i stracimy szansę na Devil Room. Nie, tam. Kiedy gameplay tak nudny, że wszyscy zasnęli. Ale masz niemiłych widzów w ogóle, ty. Dawaj, w formie ducha. Dlatego nagrywam. Gdzie? Aha, Elo Żelo. Ryfek, powiedz Elo Żelo. Jest nagrane. Dobra, to defulem wyjdę. Ale przecież i tak serduszka mamy. No to co? No tak. Ale za darmo. Jakby co innego zrobię z tym defulem? Chyba, że chcesz iść na ten. Na bossa to chyba nie zdążymy. No tak? Nie, że... ale... O, te pierwsze podejście, tak się będziemy zastanawiać, co robisz tutaj. Powiesz ta rakieta? Co jest, jakieś hasło u was? U ciebie ta rakieta? Nie, to u kolegi. Oj, dostałem. Ta rakieta. A to twoim kumplem jest ten? Jak on się nazywa? Ten, co śpiewa, to jest rakieta. Nie. Ale mamy Devil Room. Weź ty. Weź ty. Nie, no ty weź. No dobra. Łatwy damage. Kurde. Zrobiony. O. Kocia łapa. O. Ty to byś chciał chyba przeczytać przynajmniej w coin join, nie? No. A ja bym sobie wziął Gapi Społ. Mhm. I zaczekaj, użyłbym. Mhm. I wyrzucił. I sobie weź jak chcesz. Kocią łapę? Nie, bo to mi... Tak. To mi wejdzie na nie tego. Nie używaj tego, ale no tak. To ci się przyda, jakbyś miał jakiś item aktywny, który byś chciał zostawić, żeby coś zmienić, nie? Mhm. Przyda się po prostu Secret trzymać room to. Na dół gdzieś, coś jeszcze? Tu po lewo raczej. Mhm, też mi się tak wydaje. Ole gówno, ty. Oj, tu na dole? To, no. No tu. Na 100% tu. Na 100%, ja znam te 100%. Nie, wysadzamy ją, bo to jest ten z pieniążkami w oczach. Piątka, ta. A. Aha, niemiło. No dobra. Streamer luck. Nie przyznaję się do multiego. Multi gameplay guy lepszy od Young Multi. Kto to jest? Jak twoim kolegą gry? Jest Young Multi? Ten, co w Minecrafta kiedyś ja grała, teraz rapuje? W komputerze. W komputerze? No. Nie opłaca się. Co to znaczy mieć kolegę w komputerze? No takiego z komputera kolegę, no. O, ty masz jeszcze to bullet visibility włączone teraz, dopiero zwróciłem na to uwagę. No to źle? Oczywiście. No jak to? Przecież ta gra jest tak nieczytelna, nawet bez tego. Tym bardziej bez tego, nawet z tym. Nie no, ja wszystko przeżyję, grasz bez filtra, nie? Jakbyś grał z filtrem, nie, to bym się nie zgodził nie, na koopa. Nie, to absolutnie, to... Ja, bym sam, ja nie wiem, jak można z filtrem grać. Ja bym grać. Sam nie chcę. Oj. Znając życie, Gimper, jeżeli wróci do nagrywania, to przeczyta o tym filtrze po 100 odcinkach i może wtedy wyłączy i nagra dwa odcinki i skończy. Speed up, lag down. O nie, nawet statystyki. Ja nie wiem, jakie mam statystyki standardowe na IDenie. Znaczy widzę jakoś te tirsy, no nie są fatalne. Chociaż gorsze chyba niż bazowe. The Magic jest znośny. No coś tam bijesz. Kurde, balans. No, ale widziałem, tam chyba z dwa odcinki się przemęczyłeś z tymi statystykami i potem i powiedziałem, nie chcę mi się, zasłania mi to ekran. W sensie ja to widzę po prostu kątem oka i ja się nie potrafię na grze skupić. Może to jest jakiś, może jestem na spektrum, nie mam pojęcia, ale po prostu mi, przeszkadza mi to. Co to znaczy na spektrum? Weź sobie. Mam autyzm. A masz? Nie wiem. Może to jest jakiś właśnie, wiesz, znak, że powinienem się przebadać. Wow.
No bo nie powinno mi to przeszkadzać, ale no mówię, jak widzę to gdzieś kątem oka, no normalny interfejs mi nie przeszkadza, ale jak te cyferki gdzieś tam są i jeszcze skaczą, nie daj Boże, to już w ogóle. A wiesz w ogóle, bo ty, u ciebie trochę Isaac inaczej wygląda i mi się wydaje, że to jest różnica rozdzielczości. I to jest w ogóle jeszcze do ustawienia w opcjach gry. Co ty mówisz? Ja nie wiem. Tak, tak, tak. Chodzi mi o to, że ty masz jakby Isaaca na całym ekranie. Ja nie wiem, czy nie mam tak bardziej w środku go. I nie. Ja mam właśnie statystyki, to one mi nie wchodzą tak bardzo na ekran. Ja wiem, że te statystyki też da się odsunąć bardziej na bok, właśnie. Ale... Wydaje mi się, że teraz nie jak wiem. Nagrywam już 4K, to jest tak samo jak u ciebie, ale pamiętam, że jak nagrywałem w 1440p, to jakoś bardzo. Inaczej się ten Isaac skalował i był jakby bardzo oddalony i wtedy mega były schowane te statystyki. No bo też można iść, nie wiem, próbował sobie schować na 4-3 proporcjach muszę grać. Kurde, ej, 4-3 zarąbiste ja było. Ja kocham 4-3. Jestem bardzo fanem. Ja też. Masz damage chyba większy, to weź nie dawał sobie. Serduszek też przypadkiem? To nie, to dawało tylko pająki. Aha. Jak bijesz. Aha, no dobra. O. Dobry itemy, dobry. No, nawet maszynę masz taką niewysadzoną. No, jeszcze nie. Ale na gridzie już się staram, zaraz będę miał 500, będzie gridier. A wpłaciłeś już na maksa, nie? Nie, dopiero A, dobra, zaczynam. To nie, to maszynę nie wysadzamy. Nie, to nie trzeba było tu wchodzić, ja nie wiedziałem. Ja nie wiedzą. Ja już moją maszynę to już tam, wiesz, jak... Ojej, jak kurwa. Bardzo długo znaną żonę. Okej. Okay. Wysadzasz, czy co? Oj. No bije. Aha. Bezpośrednio, rozumiem. A! To kurde. Z mojej strony. Odpalają mi się źle przyciski. Nie mogę mapy patrzeć, bo mi jakieś okienko ze Steam Playa wyskakuje. To nie Ty nie widzisz tego, co mi teraz wyskakuje, jakieś rzeczy, nie, jak sobie nie, teraz nie. Odpalam. Dobra, dobra. To jakiś bind dziwny musi być. Tyle chciałem wiedzieć. Aha, okej. Okay. Wysadźmy tego typa, większa szansa na Devil Room na tym piętrze będzie. Naprawdę? Myślałem, że tylko od tych biedaczków się dostaje. Od tych też. Od shopkeeperów i begarów, ale begara tak naprawdę tylko za zwykłego dostajesz większą szansę. Ciekawe. Za kluczowego nie dostajesz, za demon nie dostajesz, nie wiem czy za tego... ja chcę z niego orbitala, Bo będzie mięsko, nie? Tak, z niego będzie na 100% albo mięsko, albo ball of bandages. Nie wiem czy to się oddzielnie odblokowuje. Ale z moim aktywnym to będzie bardzo dobre. Fajnie. Ja teraz nawet demeda za bardzo to nie potrzebuję. Mięsko? Bierz sobie śpiewa. Wezmę, no przyda mi się. O, i Devil Roomik. O, i Krampus. No i Essa z nim. Ojejku. Ja nie tak nienawidzę Brimstone'a u bossów. Czemu? On się jak schował do rogu, nie mogłem go trafić. O, super, znowu. Jak jest ten diabeł taki zabandażowany, to jest najgorszy boss, jaki istnieje, nienawidzę go. Adwersarii, no, a w The Chess jak ci trafi pokój, gdzie jest dwóch adwersarii, to już w ogóle jest syf. Wezmę to. A bierz, dobry trinkecik na ciebie. A będzie co to? Zmniejsza chyba ilość ładunków o jeden, jeżeli dobrze kojarzę. Ciekawe. Myk. I co, wszystko? Dobra, całe piętro, ta. A tam jeszcze jest chyba Super Secret, czy to wzięliśmy? Jest to czarne. Jedna ola bita. Co to jest? A nie byliśmy, Super Secret tam jest. A ola nie jest jeszcze moją żoną, jeszcze jej nie bije. Żartuję, nie będę jej bił. Teraz syf, więcej czempionów. Więcej czempionów? Mega przydatna rzecz. Szczególnie... No czasami z czempionów masz te znajdźki, nie? Więc... No... O kurde, zapomniałem. Dobra, ja nic nie mówiłem o biciu żony. Zapomniałem, że Ola się pytała, gdzie ja będę teraz na jakimś streamie, bo chcę sobie pooglądać. Ups. Pozdrawiam Ola, żartowałem. No, tak sobie wszedłeś. Ale to ja powinienem, bo jak ja wyjdę, to chyba nie zadziała. A, bez kitu, tak. Ale ja i tak tu naładuję, nie? Aha, bo to jest... No, gorzej jakby przeciwnika nie było. No. To jest... O. Sztuczka. Rifek, nie pogrążaj się, nie jesteś u siebie. No jakbym na drugim kanale takich rzeczy nie mówił. Kurde, powiem ci, że właśnie ty teraz zrobiłeś ten drugi kanał Kasaczek Gaming. No. Ja też jestem taki zadowolony, mam też drugi kanał. I tam po prostu gram w gry, które by się nie nadawały totalnie na odcinki i na serię, nie? Gorywka, powiedzmy, no. Na przykład jak Rimworld tam grałem, no to Rimworld kilkukrotnie robiłem serię. No i rzeczywiście można z tego robić serię odcinkową, ale to jest symulator kolonii, jak tego nie montujesz. No to takie no to raczej... ciężko to się ogląda, jak tam się nic nie dzieje, nie? No.
A na czacie na żywo zawsze jest ciekawiej. No tak, no. Z tego drugiego kanału jestem. Na żywo to ludzie, wiesz, ktoś coś zapyta, coś ten, coś poddymi. To trochę, tak jest. Trochę inaczej. A tak na filmie, i na drugim kanale nie trzymam się tego, że jestem family friendly, nie? Tak. Więc tam to. Tak. O kurczę. Przecież mnie to rozwala. Mnie no. to rozwala, że widzowie mi piszą, że udaje bycie family friendly na głównym kanale. Więc ja po prostu to, tak totalnie na luzie do tego podchodzę, nie? Ja się czuję jak, nie wiem, na obiedzie u ciotki. No dobra, dobra, udajesz. Ale dobry item! No to chyba ciebie, nie wiem, czy to działa. No. Działa to u ciebie, ale... No dobra. Tak chciałem to wziąć. Brak klont, to dobre u mnie, jest. U mnie nie działa, bo nie będę trafiał. Weź sobie. Zwiecka? Karta ci jeszcze da. No, brak klont, nie? Elegancki item. Git. Kasaczek jest family unfriendly. Nie mów tutaj. Oj. Czekaj, pieniądze ja dostałem. Powtarzam ten, teksty twoich widzów. Bit z kanału Kasaczek Gaming za adblocka 5 zł. O, hypisty. Dostałem 5 zł, bo ostatnio mówiłem na filmie. Wow. Kurde. Ostatnio mówiłem na filmie, że jak komuś reklamy przeszkadza... A to w ogóle dłuższy temat. Bo automatycznie są reklamy. Jak będę miał ładunek. Ktoś narzekał, że reklam jest dużo na filmie i ja powiedziałem, że automatycznie wstawię, a ja nie wstawiam tych reklam ręcznie. Na YouTubie? I... Tak. I ja powiedziałem, no to nie wiem, albo YouTube Premium, albo nie wiem, AdBlock i po prostu daj mi donate'a 3 zł kiedyś i to się zwróci. I, no. I dostałem właśnie donate'a 5 zł, także dziękuję za donate'a 5 zł. No, content opłacony na najbliższy miesiąc pewnie. O kurczę, poczekaj. Fajnie. I gdzie teraz? To jest moje, czy to jest twoje, ten Rumshard? Mój. A, dobra. Jeszcze jeden pokój, ja bym wrócił do tego Demon Bagara, bo on fajne rzeczy może dać, a ja mogę okay. za darmo oddawać to z tym aktywnym, tu górę, nie? Tutaj. Ta jest. Nie, ale YouTube Premium to w ogóle jest zarąbisty, powiem ci. To... Hashtag reklama. Nie, zarąbisty jest pod względem... To prawda, no... Wspierania tego, to YouTubera, prawda. Nie? To tak. Przecież YouTube Premium widz jest wart, nie wiem, 100 obejrzeń ze zwykłego konta, nie? Dysproporcja jest kosmiczna. Dawaj itemy. Zesrałem się. O, to dla ciebie. No, mi się speed przydał no. trochę. Dzięki. Dla ciebie, bo dzięki tobie są te przedmioty. A, bez kitu. No. Myślisz, że to może być super secret? Może być, panie Pawle, może. Super. No i kurde. Oj. Aha, okej. Okay. No nie, no oszukuję z tym kamieniem. Jakim kamieniem? Nie wiem, co to jest, wygląda jak kamień. Z róg jednorożca. Albo jak, nie wiem, solniczka. O nie. Co, bez kitu, teraz będę solniczkę w tym widział przez ciebie. To tak jak był ta latarka chyba, to też wygląda jak solniczka. O Jezu, tego itemu nienawidzę, to jest najgorszy item w grze chyba. No, on chyba spowalnia, jak się kogoś świeci, nie? Spowalnia, no tak, ale... weź sobie range upa, tobie akurat range się przyda. O, to jest kofeina. A tego nie wiesz, to jest size down, a size down na forgotenie zmniejsza no, zasięg. No. I can see forever na kolejne piętro może już, nie? No, idziemy. Nie ma co przeciągać. Łukasz Golec jest mądry, nie to co Paweł. Paweł i Łukasz Golec, bez hitu! O nie. Nawet imionami pasujemy. O kurde, bracia Golec, nagrywają dzisiaj. O. Nie chcę tędy przechodzić, nie, po prostu znajdziemy inną drogę. No, jak tam? Podobają mi się eksplodujący przeciwnicy? Bardzo. Zarąbisty jest ten aktywny. Jeszcze jakbym teraz dorwał ten Carbattery na podwójny efekt działania, no. to już w ogóle był super. O, full space loose. I can see forever, no. ciach. Ty, ale to ty możesz tym spacebarem tam przelecieć przez te kolce, nie? Tam, przez które kolce? Tam niżej. Tam co ja się bałem, no. Mogę. Fajnie. Ale nie muszę. Nie musisz, to prawda. O, secret roomik. A, se wezmę zrówko. Jejku. No takich przeciwników to się fajnie bije. Tak samo Azazelem. Ja nie, tak bardzo nie lubię tych... Ten boss, ta maska. To jest takie gówno.
Tak, tego nie lubiłem. Boss maska, w sensie maska filmami? Ta maska z sercem. Co, no, ma, trzeba, ma, ma. Tak, trzeba ją później. Strasznie rzadki boss w ogóle. Trzeba ją później bić, ale na boss rushu się zawsze pojawia akurat. I ten... A na boss rush to... A, nie zdążymy. No nie mogę zobaczyć, które jest piętro. Nie mogę przytrzymać mapy, bo 1. Mi wywala, wiesz. No, no. Wywala mi ten remote play. Sajem. To by się jakiś size down by przy... Size up znaczy się przydał. A. Narąbiście działają na forgotenie size upy. Dobra. Mucha. To ty chyba chcesz takie rzeczy krążące. A dasz radę to wziąć? O. No, mamy bombę. No tak, dasz radę. Bez kitu. Ej, nie, ta mucha to akurat dobra jest, ona dużo bije. Mhm. Tylko, że to tak czasami chcesz ją wykorzystać i później traci 3 serduszka. No chyba, że masz taki aktywny. A, no tak, zapomniałem. Ej, to jest broken i ty masz spokój to? Co pokój, no. To jest darmowy clear tak naprawdę. Wooden Crossik? Ja bym sobie wziął Wooden Crossa, szczerze, jak ty nie chcesz. To jest ten gorszy Holy Man? Ta, na piętro tylko działa. Epiku żadnych chyba nie mieliśmy. O, wysadźmy właśnie ten. Ty masz podwójny efekt działania kart, jak chcesz to możesz zobaczyć te karty jakie tu są, nie? Mogę. Może coś ciekawego. Joker. O, Joker. Moon. O, bomby. O, to odpalaj. Priestess? Priestess. To co, idziemy na Joker? Zmieniamy... Albo jak się nie uda, to może wtedy. Czekaj, ty weź Moon, ja wezmę Jokera, bo ten Joker u ciebie i tak nie robi żadnej różnicy. Sprawdźmy, co tu będzie. Uuu, prezent. O. W Secret Roomie odpalamy? A, bo to wypada z tego. No, pewnie. No to... Dawaj, idziemy. Bo ja zawsze, ja zapominam, ktoś mi ostatnio upominał właśnie, że jak są jakiś ten... Jakieś rolowanie itemów, tworzenie, cokolwiek. Pieniążek wypadł fajny. Wiem. To ten. To żeby właśnie w Secret Roomach albo coś. I ja zapominam o tym. Tak, tutaj zależy od szczęścia prezentem. Aha. O właśnie. Ale seraka, to już dla ciebie prędzej. No, prędzej chyba tak. To jest super item tak naprawdę. Bo no jest. Prezent jest zależny od szczęścia. Jak masz więcej szczęścia, tym większa szansa, że dostaniesz item. Im mniej szczęścia, tym większa szansa, że dostaniesz Lamp of Call. Dobra, Demonte Paolo na Secret Room, czy widzę? Dobra, wysadzę to już, nie? Bo żeby jeszcze kupić item. O. Ale syf. No, trochę gówno. Dobra, no idziemy na walkę z bossem chyba, nie? Mhm. Pytałem, czy Demonte Paolo na Secret, czy gdzie? Teleportuje do zwykłego Secret Roomu. No już byliśmy, to nie ma sensu, no tak, nie? Tak, ale chciałem się upewnić. Na kolejne pięterko, elegancio. Wow. Aha, bo to... O, ty, a grałeś Izakl? Bo właśnie któryś z widzów napisał... Co grałem? Pan Kamil Dabrowski, Izakl. Słyszałeś o tym w ogóle? Tak, no, to właśnie z twojego filmu. Zarąbiste to jest. No, całkiem zabawne. Tylko na przykład właśnie jak jest to, co ci tam pokazuje chyba kontur albo coś takiego? Już to zmienili. O, zmienili. To za lat było. No to mówię, ja widziałem jak... No pierwszy raz na filmie jak to pokazałeś, to... Teraz dodali hard moda i nie masz już na przykład, że pokazuje ci kontur, tylko jest kontur taki mega zblurowany, okay. Że to naprawdę no bo to było turbo łatwe akurat. Było tak samo jak daje, że na przykład nie masz opisu, albo masz tylko pół opisu itemu. To co, boss? Wszędzie byliśmy. Dobra. Czym jest Izakl? Kojarzysz grę Wordle. Tak. To na tym samym polega właśnie Izakl, że zgadujesz, jaki item Izaka dzisiaj jest. I masz podpowiedź, z jakiej jest puli przedmiotów i tak dalej. Daj sobie, ja mam speeda wystarczająco. Kolejny też? Dobra. No. Wezmę śpiapa, bo ja nie mam żadnych czerwonych. Czekaj, jestem gapim. Ty nie możesz wziąć, ty nie będziesz gapim. No chyba nie. Ale ja nie wezmę tych itemów, bo ty masz czerwone serduszka. O nie. Ale, ja też będę gapping, bo ja też miałem tą. Nie będziesz, bo ja wziąłem ten aktywny. No ale weź sobie dwie trzecie przemiany gapiego, nie? Liczy się podwójnie? Czekaj, nie bierz. Zmień się w ducha. O. Nie liczy się podwójnie. Dobra. Nie, ja teraz się... Żaden z nas nie będzie teraz gapił, nie! Anyways. No dobra, no weź już. No trudno. O kurde.
Ech, no cóż. Nie pomyślałem. Kasaczek nie będzie duchem, bo wziął aktywny po tym, jak ja go wziąłem, a tylko pierwsza osoba podnosząca dany item dostaje część przemiany. No właśnie. Nie widziałem, nie grałem multi może nigdy. Się trafi jeszcze za bardzo. O, ty to zapik. Chcesz ja tam? Nie sięgnę. No, to... no chcę, ale średnio no mogę wziąć. Może wiesz? Znajdziemy jakąś kartę albo coś, zostawimy to na razie. Bo ja tego nie chcę, nie potrzebuję. Jak ty zapa możesz nie potrzebować? No, po co mi? No, żeby częściej bić. Dobra, ale serduszka. O, to też fajne. Fajne nawet. O, flat file, brak kolców. Mhm. Co to? Pieniądze. Fajnie. O, drabina i akurat wejdziesz. Nic ciekawego. Masz latanie, więc po co ta drabina? No, żebyś wziął tamten item. Te tirsy. A, bez kitu! No o właśnie. Nie, ja ty zapowi nigdy nie mówię nie. No. No kurde, sprytne. Tak ja mogę grać. No i serduszka. Aha, bo one wypadają, to i tak. Weź sobie. No. No bo ty masz, niby masz 9 życia, ale i tak. Jak się na tym piętrze nie trafi, Devil Room jeszcze mamy Jokera, tak więc no. Bo jak umrę... Chyba nie masz plus save'a tutaj, nie? Więc większa szansa da się na itemy Gapiego będzie. Ty właśnie, jak ja umrę, to nas cofa? Nie. Nie? Albo jak to? Chyba nie cofa. Wiem. No właśnie to, ja nie wiem. Tak mi się wydaje, że cofa, to jedno. A drugie, że... Mi zastanawia, czy ja na tym loście zgubię HP. Bekon? Nie rozumiem. No na przykład patrz, jak mam 4 serduszka na tym loście swoim, nie? Na duszku. No. To po prostu czy jak umrę teraz na kocie, to nie wiem, to jakoś zmaleją? W sensie. Tak. Tak, do 1 HP. No właśnie, no właśnie. Ale właśnie nie wiem, jak to jest na kopie, czy to nas cofnie, jak ty umrzesz, czy będziesz w formie ducha i cię wskrzesi po prostu po tym, jak na przykład ja wyczyszczę pokój. Dobre pytanie. O kurde, mam cichutko grę, a tu jest łapa jeszcze. Tak. Ojejku. Drabina OP, każdy to wie. No drabina cofnie to jest... ma spokój do tyłu, tier podobno. Tier 4. Denerwuj mnie nawet. Ja nie rozumiem, jak jakieś beznadziejne itemy typu... Ja nie wiem, ja w ogóle... Może ja nie znam, nawet tych tierów. No ja tak naprawdę znam tylko itemy jakości 4, nie? Bo no najważniejsze. Najciekawsze. No co ja bomb nie używam. Większy efekt bomb i zwiększasz obrażenia zadane. No spoko, no to najwyżej wybuchniemy na bossie. 50% większa eksplozja. Całkiem spoko, jak masz jakieś ciekawsze efekty na bomby. Chcemy się tepnąć na Secret Room. Możemy. O, super. O, jeszcze przejście do Cress Roomu, w którym byliśmy chyba. Fajnie. Czy nie byliśmy? Byliśmy, dobra. Byliśmy przed chwilą, no. To walka z bossem. Mhm. Latarka na hasza najlepsza, weź człowieku. Latarka na haszu to jest kosmos jakiś, nienawidzę tego itemu. Hasz jest najgorszym bossem, na którym możesz mieć latarkę. Nie, no hasz jest w ogóle najgorszym bossem, po prostu. Ale to prawda, jak jeszcze mu spowolnisz te tirsy jakoś, to już w ogóle z GG. Tak, jak masz wszystkie spowolnione, to jeszcze jakoś. Ale jak masz tak pół spowolnione, pół nie, no to się fajnie robi. Nie wiem, nie potrafię grać na hasza. Ta faza, gdzie są właśnie taki bullet hell jest, to ja nie wiem co robić. Czekaj, w ogóle co ja chcę zrobić? Ja zrobiłem tylko Isaaca, to możemy na jakiegoś szatana iść albo coś. Dobra, weź sobie negatyw, a ja jeszcze użyję Jokera. Mhm. Ręcz, czekaj, jak ja mam ręcz? Totalnie mi wystarczy, weź sobie na tym, na dobra. Kości ci się przyda, a ja odpalam Jokera. O, mam Yes Mother. Czekaj. Czyli ja nie będę teraz... Wiesz co, mógłbyś coin? Sobie wziąć... Będziesz coinjoin, tylko mógłbyś najpierw w formie ducha wziąć książkę na generowanie zdrowia. Nie mogę. A, bo ja mam HP. Mm-hmm. Ja ci mogę ją wziąć, czekaj. Ja ją wezmę, użyję sobie raz. Mm-hmm. Masz ją i weź książkę i weź Sister Maggie. Umarłem. Koniec gry. Jak ze zdrowiem? Tak, zmniejszy ci. No ale to. Wow! Bez okay. A coinjoin raz... na Forgotenie jest zarąbiste. Widzę pierwszy raz coinjoin na Forgotenie i wygląda fajnie. No, triple shota masz tak naprawdę, no, bo na zwykłym no, ale to wygląda dziwnie, jak masz na postać. Że...
Na zwykłych pociskach to leci na tyle szeroko, że trudno to nawić. Czaj, nie był kamień z Xenem? A nie wiem, zaraz zobaczymy. Jakoś się nie skupiłem. Ja teraz się muszę, ja muszę się teraz przyglądać. Tak, jest kamień z Xenem. Gdzie ty to widzisz? Tu, a ja mam jeszcze rozpikselowane na tym streamie. Jejku, gościu. A mi mówią, że ja mam cheaty, bo ja mam pana Remigiusza, ja mam Rokelona tak, zamiast tych kamieni, tak. Nie? A kurde, ten, a nadal widzę. Nie, dla mnie to jest imponujące, jak ludzie widzą te kamienie z X-ami. Nie. O fuj, najgorszy item. To jest to, co nadepczę? Ta. Jejku. Nienawidzę tego Trinketa. No. No i jest... go chyba bardziej nienawidzę z wyglądu i tym, czym jest, niż gościu, tym, co robi. Ja mam PTSD po prostu po odblokowywaniu tego, Forgottena. A, no ta, bo ta noga cię przecież no goni. Kurde, jak ja odblokowywałem Forgottena, ja nie wiem, czy to nie był chyba najpopularniejszy stream na moim kanale. No, najwyraźniej to się ludziom podoba. Ojejku, co to jest? To taki pokój, gdzie oni wchodzisz i umierają aha. od razu. Aha. Ale pieniędzy pokój. Nie potrzebujemy chyba, nie? Chyba nie. Znaczy, ty masz Money Plus Power, ale to aż tak dużo nie da. Mhm. Aktywny, pamiętaj, że masz? No tak, ale to się zastanawiałem, czy nawet nie wolę ci, tobie tego oddać. Ale nie masz jak nawet. Aha, no właśnie, muszę podnieść coś. Nie, nie, ja mam zdrowia mega luźno, ja mam jeszcze ten. Karmimy biedaczka? Moim aktywnym, no, no, no. Aha. Oj. Chciałem to odbić. Dobra, czekaj, wróćmy może najpierw tu, weź sobie HP. Mhm. Oj, jeszcze jedno. A nie ma sensu. A czemu? Bo i tak aha. mamy te HP. Uważaj, uważaj! Ja na nim a ja mogę. A ty na tym drugim, no. no. Bez kitu. Dobra. Sześć razy. Loki z... O, bierz tu, bierz Loki z Horsy! Ale koks jest! Jeszcze teraz ci musimy dowalić, mam snajfa i będziesz jak pewien malarz z Austrii. No nie, nie mów tak. A właśnie, ja nie wiem, jakieś rzeczy tu nie można mówić na Twitchu, nie? Nie, chyba git, ale... No ciekawy powiem, jest że, ten statement. Bo wiem, że ten, wiem, że Twitch to trochę bardziej, jak już pod tymi względami. No zajebiste combo. Ale dobra, combo. Ja family friendly. Co to jest, Loki? Loki, najprostszy tak. boss w ogóle na danym etapie tak. gry, chyba w historii. Ej, bez kitu jeszcze teraz ci mam snajfa, to masz takie no. combo, że to jest kosmos. No, to kolejny. Już nieprzydatne. No. A co to jest, okej? Okay? To jest super na ciebie. Chyba jak jest, masz dokładnie no. jedno czerwone serducho, no, no, i umierasz i jessa. I masz teraz działa? Damage upa i tier delaya, jednego no. z niewielu w grze. Zajebiście. Dobra, to co dalej? Ta, no ja go nie biorę tego familiara, bo po co? Co sądzę o Bob's Brain? Elegancki item. No, Bob's Brain zajebisty. Tier 5. Spoko jest, no. Nie, bez bajki, ja go kiedyś nienawidziłem, jak zaczynałem grać. Nie, ja zawsze, mi się zawsze podobał. I zawsze ludzie hejtowali, że o gówno, zadaj ci damage. Nie. Mega dobry przedmiot. Uważnie, wysadzamy tych, większa szansa na ten devil. Znaczy nie wiem, czy więcej jak jednego jak wysadzimy, to coś zmieni, ale... No jakby się trafił jeszcze jeden devil roomik. No. Ostatnia szansa na mam snajfa na tym piętrze tak naprawdę. To prawda. O bez kitu, ty z mam snajfem to byś robił kosmos damage teraz. No ja pamiętam pierwszy run, co miałem chyba nagrany Forgottenem. To też miałem jakiś broken build i też miałem na mam snajfa. To właśnie głupio wygląda, taka kosa wychodzi. No to sobie wyobraź, jak masz taką kosę połamaną właśnie no, na 90 stopni w cztery strony, nie? No, potrafię to sobie zwizualizować. Oj. No to też raz jak miałem na streamie, no. O kurde, ała, ała. Trochę go tak zepchnąłem. Tarczę. Lusarbus, po to mam trinkecik. O, pan pin. Ale gówniany. Się zablokował na ścianie. Głupek. Tych glutów nie lubię. Dlaczego? No bo nie wiem, się mnożą. Ja nigdy nie potrafię zapamiętać ich nazwy. Nie, ja w ogóle nie znam nazw tych bossów. Ja kiedyś nawet w oryginalnym Isaacu, tym flashowym, jeszcze kojarzyłem nazwy... Podniosę, może no, 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 dokładnie. Kojarzyłem nazwy nawet zwykłych przeciwników chyba wszystkich. Ale no, teraz już tego za dużo po to prostu. To nie wiem, to trzeba być nerdem strasznym, albo czytać po prostu do spania Wikipedia. No, albo dokładnie. Oglądać kogoś, kto zna wszystko i za każdym razem mówi.
Właśnie tak robiłem, bo oglądałem youtubera, który się nazywa Bisnap. To nie kojarzę. On był tak popularny, że nawet... Na jego nickiem nazwano trik, jak się strzelało z Brimstone'a kiedyś. O! Jesteś gapim. Tylko o, czekaj. Faktycznie, mogę być gapim. Czy ja chcę sobie wziąć na przykład Ocular Rift'a? Bo to jest śmieszny itemik. Zmień się w ducha, ja bym wziął sobie Ocular Rift'a, a ty się zmień w gapiego. O, i nawet jeszcze żyjesz. No bo się ten... Ale co teraz jak się zmienię, to chyba umrę. Tak. No. Nie możesz się zmienić. Nie mogę się zmienić, nie? Tak, na show. Dobra, git. Blastocyst, o, właśnie. Blastocyst? Blastocyst się nazywa, no, ten przeciw, ten glut, co się rozpada. Ale poszliśmy idealnie w każdym inną stronę. Nienawidzę tego przeciwnika, to jest najsilniejszy zwykły przeciwnik w grze chyba. No w ogóle jest taki, jak są te mobki na przykład właśnie, jak się robi dogmę i się wraca później. To właśnie tam są te takie mobki posrane. Jezus, tam są takie potężni przeciwnicy. Można powysadzać, może coś się pojawi. Mamy 30 bomb. Nie, to co kiedyś 25% było. No to za dużo. Na Soul Hearty. No, strasznie łatwo było właśnie przed tą zmianą. Wydaje mi się, że to jest coś, na co ludzie nie zwracają uwagi. No bo teraz się praktycznie nie wysadza tych ognisk, nie? No chyba, że jest kilka obok siebie. No, ja dokładnie. Wtedy wysadzam. Ale kiedyś tak się dużo zdrowia miało przecież przez te ogniska, że to jakiś kosmos był. Ja latam? Aha, ja latam, bo jestem gapim. No. Zapomniałem. On gada. No, cofam. O, umarłeś. Co uważasz? Nie miałeś czerwonego serduszka jeszcze? Chyba nie miałem. Albo, no nie wiem, coś policzyło nie tak. Bez kitu, oszukali cię. No. Edmund Macmillan. Okay. Grałeś w inne gry Edmunda w ogóle? Kiedykolwiek? W Gisza. Nie wiem, czy grałem cokolwiek. Ale grałeś w Gisza tak wtedy, jak był ten, jak wyszedł, czy tak jakoś niedawno? Nie wiem, jakoś to mega stara dawno. Gra. Tak, no. To gdzieś tam... No ja właśnie kojarzę gry Edmunda, że jak byłem młodszy, to grałem ten. Nie wiem, co on jeszcze grałem... zrobił. W gry przeglądarkowe. Ten jego styl graficzny po prostu. Idzie bardzo łatwo sobie skojarzyć. Co on robi? Nie, no... Ja go tam do lewej przyciągnąłem, nie? No właśnie. Mega. Jak coś możemy ustalić, w której strony się trzymamy? Oj. Nie, no ja jest... To będzie trudne, wiesz? Czekaj. Ktoś się prawej strony trzymać, rozumiem. Ole, beznadziejnie postawiłem. Dobra, tarcza, nic się nie stało. Ja się tak boję. Aha, no to śmieciu, co on robi? Brimstone powinien być jakiś nielegalny. Ojejku. Ciach. Okej. Ja tu bardziej się skupię na nieumieraniu. Okej, i dobrze teraz... Idzie, o, dobrze no idzie. Właśnie, teraz się zaczyna. O Jezus, trochę. Teraz żebyśmy nie chodzili swoimi śladami. Bo wiesz, na jednego przyjdzie noga. Pijawka. No te pijawki, ja nie zdążuję ich. To jest niemożliwe. Dobra, może przejdźmy się po piętrze. Ty masz dwa ładunki do dodatkowego Blackhearta. No. O, jeszcze będziesz miał kolejnego Soulhearta. I teraz uważaj, tutaj buchnę. Aha. Dobra, to jeszcze jeden pokój i możemy lecieć. No ciekawe to jest. Loki. No i w formie tak to Losta będziesz musiał większość walki. No tak, tak. O! O, fast bomby, że się odblokował. Nie wiem, co to jest. Możesz stawiać bomby bez ograniczenia czasowego jakby. Że możesz jedną za drugą stawiać 10 o, w sekundę. O, okej, to znam. To znam. I ty mógłbyś tę bombę pierwszą postawić, bo ty masz zwiększone obrażenia z bomb, nie? Tylko to mi musisz powiedzieć kiedy. Teraz. O, git. Wow! Co, ole, to, ole, co bachnął, to było? Ty. Bo go przyciągnąłem tym magnitą. No. I skubane pociski dostały tutaj speeda.
Mega go to przyspieszyło. Ale poszedł szybko, dobra, ty. Dobra, to jest elegancko. Teraz się nawet w formie tego możesz jeszcze raz otrzymać obrażenia. Ja nie? Wiem, ja wiem, ale to już tak. O, ja się przytulę do bezpieczność. Niego. I teraz pewnie po prostu no hit będzie. No, no oczywiście, tak. Że tak. O. Dobra, weź sobie jeszcze Solharta. Co to jest, Delirium? Tak, to jest przejście na Void. No ale chyba chcemy na Darkroom, nie? Nie wiem, można zrobić Darkroom, no. Coś ostatnio czytałem, coś chciałem unblokować. Coś się odblokował. Czekaj. Teraz już nie pamiętam. O, Pointy Reap, elegancki item. Coś się odblokowywało chyba... przechodząc właśnie Lamba... Nie będziesz gapił? Nie, to jest drugi item mój dopiero. Jak to? Aha, no tak, bo ja wziąłem dwa. No to chyba nic nie bierzemy, nie? Mogę, nie wiem, no nie, chyba nie. Chyba nic, beznadziejny ten pokój startowy. Jeden z najcięższych pokoi w grze jak dla mnie. Podwójny Nicolas Cage jest strasznie trudny. Ja w ogóle nie lubię tych takich coś jakoś... co to jest? Gurdy? Co tam? Gurdy Junior. On tak zasuwa. Gurdy Junior, no. On tak zasuwa, to jest niemożliwe do zdożywania, chyba że masz, nie wiem, jakiś milion prędkości. Jeszcze jest Sister Beast, bardzo łatwy bosik. No, tych też nie lubię, bo skaczą na łeb. A ja no, fajnie, jest się, no. Każdy pokój. Bez kitu. No. O, chcesz skakać? Ty weź, bo masz 2/3 przemiany w Bookworma dzięki tej książce. Okej. Okay. Zapomniałem, że to się liczy jako książka. Tak, tak. Nawet bardziej wygląda jak taki cardridge. Drugie życie? Nie. Ty masz jeszcze 3, to ja no tak. Jakbym umarł. Ojejku. I ja się mimo wszystko latam, ale i tak się boję, że wdepnę w jakąś kałużę. To już jest też taki nawyk. Tak, ja często zapominam w ogóle, że mam takie itemy. Albo nie wiem, mam latanie i przechodzę przez pokój i wysadzam przejście bombami, bo nie pamiętam, że latam. Aquarius. Bardzo fajny item. Oho. No powiedziałeś bardzo fajny item. Bez samonaprowadzania to on jest taki tak no. Przeciętny. Samonaprowadzaniem. Jeden z fajniejszych itemów, który właśnie zyskuje coś na samonaprowadzaniu. Boże, ile itemów nam leci? Co to jest? No, ty masz... Kto ma więcej szczęścia? No chyba ty. Paraliż na przeciwnikach. Okej, okay. To są to jest czerwone, bez sensu. No bo to jest czerwone oko matki zdenerwowanej. Kurde, tarczę straciłem. O, gówno. Może wziąć Gapiego na spokojnie nadrobi życie, nie rozumiem. Nie wiem. I tutaj jeszcze mamy 25% szans po tym bossie, że będzie przejście na Voida, nie? Okej, okay. Jeszcze... to co, lecimy? A chcesz jeszcze jeden ładunek na aktywnym? Jeszcze jednego Solharta? Nie. A, no dobra. Nie chcę. Delam, to jest łatwe akurat. Chyba ja tak mogę spamować tymi kościami. No ja będę bił tamten ten. To cielsko. Oj. Oj, nie zdążyłem się zmienić. O kurde! O kurde! Dobra, to mamy mniej HP teraz trochę. Nie, jest okej, okay, jest okej. Okay. Zamyśliłem kłopoty się. Kłopoty Najmana. Żadnych kłopotów. O, Solharta wziąłeś, co ze mnie wyleciał, elegancio. Ciekawe. Gimpi przydatny. Z jakiegoś powodu mam całe serduszko? W sensie? Na Forgotenie? No. A dostałem damage, to nie wiem. Coś ciekawego się wydarzyło. Ja dostałem damage. A, okej. Okay. To już myślałem, że ja dostałem. Już usłyszałem jęczenie i... no chyba nie. No i tyle. Kasaszek może mieć głowę Gapiego na loście, ale to mu nic nie da, przecież on już tak jest Gapim. No. Strata zdrowia. To co? Chcę podejść, elegancio. Fajnie. Git. Dobra, ja teraz gram Judasem. To ja. O, Brittle Bonesy, ale to jest OP item. Co takiego? Brittle Bonesy odblokowałeś, OP item totalnie. A co to robi?
To jest item jakości 3, co powinien być jakości 4. On zamienia wszystkie twoje czerwone serduszka, nieważne ile ich miałasz, na 6 pustych serduszek kościanych. I do końca gry, za każdym razem jak tracisz serduszko kościane, to dostaniesz tier delaya. Czyli tier zapa, który może wejść nawet ponad 5 tirsów na sekundę. O cholera. No dobra. No to silne. Ja przymknę ten okno. Pewnie. O. Ja dostałem Kane'a jako postać. Mówiłem losową. Dobra, jestem. Na Kane'ie prawie nic, no, prawie nic nie mam zrobionego. Na Kane'ie to też fajnie. A ty masz w ogóle odblokowane na tym save'ie już te postać... Tainted? Tainted? Mam Azazela. O Jezu, ja jestem tym czerwonym, dobra. Nie wiem, ale Azazela tak, i chyba coś jeszcze? Może... Coś? Nie wiem. Na pewno Azazela odblokowałem ostatnio. Kurde, jakiegoś Isaaca? Nie wiem. Chyba że zmyślam, ale coś tam odblokowałem. Współczuję grania Tainted Kane'em, Boże, nienawidzę go. A co on robi? Na starym serwie chyba... Zmienia wszystkie itemy na znajdźki i te znajdźki tworzy z nich itemy. O, to jest dobre! Chocolate Milk, elegancki item. Mhm. Ja w ogóle lubię te wszystkie mleka. Czekaj. Ja nie mam Tinketa. O, okej. Okay. Fuj, super, otwieranie... Ja otwieram wszystkie złote skrzynki, a ty podnosisz wszystkie coiny. Fajnie. Ty masz 50% szans na dodatkowego coina z każdego coina, a ja skrzynki mam za darmo. O! Co to za przedmiot? Solniczkę, proszę bardzo. No, tak. To teraz orbitala, jak będziesz miał, to ty bierzesz. Ale nie masz orbitala, nie masz tak nic. Faktycznie. Dlatego orbital jest potrzebny na tym itemie. Okej. Okay. Ja myślałem, że ty to robisz ciałem, że to po prostu... Nie, dlatego chciałem właśnie orbitala z tego, zjeść. Czaję, teraz wszystko ma sens. I ta mucha, bo tak to mi właśnie nic nie daje. Hmm. Dlatego to masz co pokój, bo ten item, co robi to co daje to, plus bicie, ma chyba 4 ładunki zamiast jednego. Ten My Little Unicorn, coś takiego. No. Bombimy to, nie? No, jaha. Aha, proszę, to jest z tymi... No, zwróciło się tam, ale bomby przynajmniej. To też bombimy. Czekaj, wysadźmy typa. Aha. No dobra. Jakie gówno, co jest? Nie powinno tak być. Kurde, jeszcze piętro XL, bez nadzieja, bo nie możemy otrzymać obrażeń, bo nie będzie Devil Roomu. No. A to nie jest tak, że na pierwszym nie ma? Ale to jest XL. Już to jest? Mieć Devil Room. Aha. Tak. To ciekawe. Więc jak tu otrzymamy obrażenia na czerwone serduszka, no to dup są trochę. No, przykra sprawa. Chociaż mam tyle zdrowia, że Devil Room to dla nas też super przydatny byłby. No nie wiem. Może być kot. O Boże. Ale prawie tu dostałem. Dobra. Chyba boss, no. Gówno. Dobra, jak zagraj Jakubem i Essą. No, Jakub i Essa. Tak mówisz? No, tak. Jakub i Essa. No. Oj. Nienawidzę tej postaci. No jest gówniana, strasznie. Na początku to się wydawało ciekawe. O, śmieszna, dwie postaci, no. Jakoś będziesz mógł rozdzielać, żeby może itemy dzielić, czy statystyki, czy coś. To nie ma żadnego sensu, nie, rozdzielać tych itemów tak, na nich. Słabe. To bez różnicy na kim. Ja nie lubię tego, no, ale syf itemy. Two of spades, syf, two of hearts, all strength, stars. To nie wiem, co wziąć. Kurde, wszystko jest beznadziejne. No strength najlepiej byłoby wziąć, gdzie jest... Ja wziąłem. A ty masz. Mhm. Dobra. Aaaa, jeszcze chciałem... Nie, czemu użyłeś tutaj? No dobra, strength. Żeby zrobić ci krzypcej. Ale na Devil Roomie mógłbyś item wziąć dzięki temu dodatkowo. Naprawdę? Jak to? No, bo to ci serducho dodaje. O. A jak wyjdziesz z pokoju i tracisz efekt strength, to serduszko z tobą zostaje, jeżeli to jest twoje ostatnie. To co ja nie widziałem. O sam HP, ja było to fuck. To byłeś, będziesz miał 3. Bez kitu. O, no i o. Gościu. Dobra, to teraz ja jestem Gapi. Teraz ty jesteś Gapim. Dobra. Ciach. Oj. Chcesz ten item? A co to robi? A nie możesz wziąć, bo umrzesz. Nie, nie mogę, nie możesz. Special tirsy, tylko weź sobie, o dokładnie, Blackhearta, a ja umrę. Ty, ja nie wziąłem 9 żyć. Wziąłeś. O Jezus, ja wziąłem 9 żyć. Przez chwilę tak wyglądało, jakbyś nie wziął. Czemu nie mam napisane, ile mam zdrowia przy serduszkach?
What the fuck? Mega dziwne to jest. Czemu? Może gdzieś... Czemu mam napisane JP na czole? Faktycznie. Nie, to jest IP. Ej, o co chodzi? O. What the fuck? Turbo dziwne. Dobra, musisz czekaj, pamiętać, że masz, nie wiem, teraz 8. O co chodzi w ogóle? Dobra, starsy, o, żebyśmy mieli jeden kluczyk więcej. A nie co? Chcesz iść najpierw alternatywne, podatkowy item? Możemy. Z walki z bossem, no. I tu jest w ogóle śmieszny trik, jeżeli uda nam się wejść w tym samym czasie w item, to obaj podniesiemy item, jak są dwa itemy w pokoju. Ciekawe. Więc możemy to spróbować, jeżeli będzie coś gównianego. Że nie musimy tego, wiesz, brać, nie? O Jezu, to latanko i spektratirsy, to mi się tak przydadzą. No. Ja w ogóle bardzo lubię latanie w Isaacu. Dobra, ja odpalę Stars może. Mhm. No i to jest syfiasty item w miarę, nie? Więc ty możesz zrobić coś takiego, bo ty nie masz opóźnienia. No. Stań sobie najbliżej jak możesz, ale nie dotykaj jeszcze itemu, tego losowego może, bo to jest słabe. Czekaj, staram się. Od prawej na przykład, nie? No, żebym nie dotknął. No dobra, nie będzie tego. No tak, no wystarczy tak. Ja zacznę iść takim tempem do tego itemu. No. I gdy będę go już dotykał, to ty się rusz w lewo, dobra, i weź dobra, ten item, dobra? Dobra. Let's no i kurde, mamy dwa itemy, elegancjo. Oh my God. O to chodzi. To jest plus grania na padzie, bo możesz iść wolniej. Nieźle. Kurde. O, nice. Oj, latanko się przydaje. Co to? The Devil, okej. No efekt książki mojej. O właśnie, już chyba wiem, co chciałem blokować. Missing poster i to się odblokowuje chyba robiąc Lamba Isaaciem po prostu, czy coś takiego. A możliwe. Mhm. Właśnie o tym... O, Secret Roomik, jeszcze do sklepu wejdziemy. O tym myślałem, bo chcę odblokować... Ja go wysadzimy. Losta po prostu. O, Strength, super. Tyle? Czekaj, jeszcze tylko wróćmy ten typ do wysadzenia. Mhm. Większa szansa na Devil Room. No i tyle. Fajnie. Jak masz skrzynię za free? O co chodzi? Nie rozumiem. Gdzie mam skrzynię za free? Tutaj. A, bez kitu, Joki! Wow. Joki Jasnowidz! Widz z przyszłości? Grane. Jejku, nie lubię tych much. O Jezus. Ale te muchy, jak jest dwóch graczy, to ja nie rozumiem, jak to działa w ogóle. No pewnie na jednym się fokusuje, ale to nadal dziwne. Ale też nienawidzę tych much, no. Okropni przeciwnicy. No, są oni między nami są w ogóle, aha. LOL! Dostałem damage, ty, ja nie wiem, ile mam HP. Właśnie, ty miałeś Soulhearta jakiego... Miałeś Blackhearta, dobra, nadal mamy dosyć dużą szansę na Devil Room. No. Bosik chyba. Bosik. No. Ty sobie Devila możesz zostawić na... Użyłem właśnie. A. O tak. Teraz dostałem chyba czarne. Ale to czarne dopiero. Jeszcze, tak, jeszcze nie otrzymałeś na czerwone. Zajebiście. Okej, okay, Squeezy, Tirzapik. To ja wezmę. Ja mam jedno czerwone serducho, to wezmę może drugie. Mhm. Ty wydaj mi... Ja nie mam żadnego Soulhearta, no. Weź. Miałem dwa czerwone i Soulhearta. Uważaj, łapka, żeby nas nie zapała. Nie chodźmy za sobą, nie chodźmy za sobą. O, dokładnie. Nice. No myślę, że na luzaczku można wziąć jakiś... Wow, o kurde, co cię uderzyło? Aha. Boże, nie zobaczyłem ich jeszcze, tak jest ciemno, jakbyś miał gammę. No na dobra. 150. Ej. No. Czekaj, ja bym wziął sobie Maw of the Void. Ja przeżyję na pół serduszka. I ty możesz wziąć pozostałe chyba dwa itemy, nie? Chyba tak. Masz Soulhearty, więc na pewno przeżyjesz. Dobra, jak tak mówisz? Dobra, tylko teraz jest ryzykownie, bo musimy iść na odbicie lustrzane jeszcze. A dlaczego? Bo będzie drugi item z walki z bossem. A jak gramy na koopie, to będą dwa nawet itemy. Okej. Okay. Tylko najpierw musimy odkryć pokój z tym odbiciem, o tu. Mm-hmm. Dobra, i który z nas zamienia się w Losta? Kto się czuje pewniej? Ty masz aktywny, który ci daje tarczę, więc ja bym radził tobie się zamienić w Losta. Jak otrzymasz obrażenia i stracisz tarczę z Holy Mantle, to odpalasz aktywny i po prostu się kitrasz, nie? Dobra. I idziemy prosto do walki z bossem. Ej, to tu w dół. Ojejku.
Będę turbo ostrożny. Ja mam ten, ja mam Mouth of the Void, więc łatwiej będzie z muchami. Mhm. Co to jest? Nic ciekawego. Szansa na wystrzelenie tam pocisku zgnitego, zatrutego. O, chyba, zajebiście. To okej, okay, to no, było mega przydatne. No, te muchy to w ogóle. Dobra, idziemy. I pamiętaj o aktywnym, jakbyś dostał obrażenia. Oj, aha. What the fuck? Umarłem po prostu. Ale żyjemy, jak? No nie wiem. No dobra. No to... No. A ty nie miałeś tarczy? No nie, bo to chyba sam jest na loście odblokowany mantle. Aha, bo ty nie masz odblokowanego mantle na loście. No. O nie! Ale dobra, ale dobra, mamy jeden item dobra, do przodu. Jedno piętro muszę przejść sam, po walce z bossem cię wskrzesi. O, bo to po bossie respi, a nie po przejściu. Tak, dopiero po walce z bossem. No i też, że umarłeś, to nie było dwóch itemów. No dobra, no ale to tam walić te dwa itemy. Ta, dobra, damy radę. Ja nie ty dasz radę. Ja też o tym nie pomyślałem. Ja mam 8 żyć, więc luz, nie? No. Z 8 życiami, tak więc... No, parek ci pomagam. Jeszcze i szpiapa. No kurde, człowieku, z takim pomagierem to... Dobra, Paweł, mam dla ciebie bojowe zadanie. No. O kurde. A skąd masz nick kasaczek w ogóle wymyśliłeś? To jest bardzo ciekawa historia. Myślę, że jest bardzo podobna do twojej. Z nazwiska? Oczywiście, że tak. A, tak już, jak już myślałem. No. Pomyślałem o tym, że teraz tak latam tym duszkiem. To przypomniał mi się... Nie weźmiesz tego? Nie ma szans. Ja bym wziął. Jeszcze na koopie to już w ogóle. No, na koopie to już w ogóle fiesta. Wspomniało mi się, że kiedyś koop tak wyglądał właśnie, że się duszkiem latało i to było takie słabe. No. Bo to dodali gdzie? Dopiero w Repentance czy w Plusie? Chyba wcześniej, chyba w Afterbirth Plusie mi się wydaje, że to wyszło. Coś takiego. Wcześniej chyba jakieś mody były na Real Koopa. Nie wiem, tak czy się oni się bali to dodawać, czy nie wiedzieli, jak to zbalansować? Nie, no wiesz, jak ta gra wyszła 10 lat temu, to nawet nie myśleli o takich rzeczach pewnie. Jakby teraz na nowo przecież Edmund robił tę grę, to byś miał ten sam content, ale 20 razy lepiej to wszystko zrobione i by chodziło więcej niż na jednym rdzeniu procesora. To prawda. A nie jak teraz zainstalujesz 3 mody i ta gra chodzi gorzej niż Metro Exodus na Ray Tracingu. Tak. Mi się przypomniało odnośnie grania od nowa, to grałem ostatnio, parę dni temu, grałem w tego OG Isaaca. Flashowego? Jakie to jest gówno. To tak chodzi do dupy, wszystko po prostu jest takie sztywne. Jakby to dzisiaj wyszło, no bo na fleszu, no, jakby to dzisiaj wyszło, to ludzie by to zmieszali z błotem totalnie. Nikt by w to nie grał. Tak, no bo teraz ten koncept już jest w miarę przegrany i ludzie wiedzą, o co chodzi. Mm-hmm. A wtedy to technicznie był syf straszny, tak, ale... Tak. Ale pomysł no był. No kurde, że masz jakieś itemy, synergie. No. Nikt o tym nie myślał, nie? Ła! Dobra, teraz się powinieneś wskrzesić, tak więc uważaj. Ale git, bo ja się bałem w ogóle, że jak umrzesz na loście, to nam, wiesz, zabierze ten. Lowest start. Czekaj, to będzie... Jakie ty jesteś Kainem, to tobie da range upa, to się mało opłaca. No u mnie by to dało tier delaya, to ja bym no to chciał lepiej. Mydełko. I ty weź tier zapa. Dobra, fajnie. To debilą, nie? PhD fake'owe. Pulse PhD. Lubisz to? No, umrę. A, bez kitu. dobra. No. Dobra, jeszcze mamy kluczyk do treasure roomu, musimy iść. No właśnie. Emergency contact, to chyba też była jakaś stópka czy coś, nie? Łapka? Nie wiem. Łapka chyba wyciąga jakiegoś przeciwnika, coś takiego. Wieku. Czemu kasaczek gra bez hada? No tak mu się podoba. No. Ty, ale trochę cię rozumiem. Na drugim monitorze mam jak coś.
O Jezu, nienawidzę tego itemu. Ja biorę, sobie. Oczywiście zbiorę. Intruder jest śmierdzący, to działa z tym? To nawet nie działa. A nie działa. Okej, okay, bo... Aha, bo to nie jest... samodzielnie strzela. Tak, ja nie lubię to... tego itemu, bo jak otrzymasz obrażenia, to ci łeb odskoczy. Tak, i wyglądasz dziwnie bardzo. Tak, i wyglądasz dziwnie. Ja nie potrafię wtedy ogarnąć, gdzie jest moja postać. Bo ja myślałem, że to jest quadshot po prostu. Quadshot wygląda inaczej. Też jest pająk, ale taki chyba zielonkawy, nie? Tak, quadshot jest ten zielony pająk. Ojejku, ojejku, ojojojoj. Ła. Zabierz go. Dobra. Zabierz go. Ale o nie, pająk, weź go zabij. No. Czekaj. Okej. Okay. Mamy akurat 3 bomby, może będzie sypialnia nierozwalona. Oj. Kurde. Dobra, tutaj klocków nie ma, ale ty dostaniesz 3 soul hearty, jak się prześpisz. Tak? Tak. Dobra, to idę spać, elo. A ja, Michu, no dobra, widz napisał, że ja mam przez ten trikę do otwierania skrzynek za darmo. Orange up, tobie się przyda, bo ty masz słaby zasięg. Fajnie. Na starcie. Nie no, zajebiście, no midzę. Tylko teraz mam jakieś 6 serc, a ty tak nie bardzo. Ale ja mam 8 żyć. Aha. Cały czas się trzeba pamiętać. No czekaj, tak. Czekaj, jeszcze może do Arcade Roomu wejdźmy. Mhm. Bo ja mam funny packa, ja mógłbym jeszcze... O, znajdźki dostawać tu. O, dobra, trochę ryzykownie, fajnie, ale... Olać. Ty, a czy ja mogę na spacji? Tak, możesz. Tutaj chyba ze 4 razy oddasz. Albo 5. O, tak, czekaj. Fajnie. No może mogę wziąć? No tak, no oczywiście. Dobra, HP jeszcze. Podniosłem serduszko przypadkiem. Nie chciałem, mógłbym tobie zostawić. Na remote gramy. Multi w Isaacu jest w becie, a... No działa podobnie jak remote, szczerze mówiąc. Jedyne co jest lepsze jak w tym... gorzej jak dla mnie. No nie wiem. Działa podobnie, jedyne zalety są takie, że na przykład jak są duże roomy, no to każdy ma swój widok, nie? To jest na przykład jedna albo z zalet. Albo, że masz te różne unlocki, też jest niby spoko. No ale tak, żeby sobie pograć, rzeczywiście we dwóch mi się wydaje, że nie ma co kombinować może być, na razie. Remocik, szczególnie, że wiesz, w becie w ogóle mody nie działają, a tutaj sobie odpalasz mody, tak, jakie chcesz. Tak. Na swoim save'ie i ktoś gra po prostu w twoją kopię gry, nie? Więc nawet nie masz problemów z kompatybilnością modów. My kiedyś z Mangetsu graliśmy. O, skaty, bez różnicy chyba kto weźmie. A weź. Gówno na łbie. Jak z Mangim kiedyś graliśmy koopa, on miał moda, który działał trochę jak teraz ta beta, że gramy rzeczywiście przez internet, każdy ma swoją instancję Isaaca odpaloną. Mhm. Problem był taki, że straszne desynchro było, jakiekolwiek były mody, nawet te właśnie na opisywanie przedmiotów, nie? Więc się nie dało w ogóle z niczego korzystać. Dlatego, no mówię, jak dla mnie remote jest lepszy. No wiadomo, jest to opóźnienie, ciut się ślizgam, nie? Ale to, nie, to... da się grać, no. Nie ma tragedii. Ojejku, gościu, to ja kiedyś grałem, miałem laptopa podłączonego do telewizora. I ten telewizor chyba niekoniecznie miał jakiś tryb gamingowy. I to było czuć, oj, to był gorszy niż remote play. Ach, tak myślałem. Że się coś wydarzyło. To ze mną, czy chyba z Rywkiem? Stał w miejscu, strzelał, nie mówił. Rip. F. Netia. No. O, pisze już. Ale to może dołączyć, to jest spoko. Router się zresetuje i zadzwonił. Dobra. No to czekamy. Czekamy na przyjaciela. Cieszy mnie to, że Ryfek nie zachowuje się... Nie zachowuje Irly tak jak na YouTubie. Co to znaczy? Co chcesz powiedzieć? Że nie jest family friendly Irly? Cringe trochę. O. Kurka, rurka. Ciekawe, jaki ja jestem Irly. Kasaczek nazywa się Karol? To nie jest prawda. Nie nazywam się Karol. Yo, ludzie, którzy oglądają to na YouTubie, skipnijcie sobie 5 minut do przodu. VOD Friends. Ech.
streama nie da się przyspieszyć, niestety. To nie YouTube, że da się dać prędkość raz dwa. Kasaczek nie mówi elo, żelo, ta rakieta i relay. No i widzisz, tutaj jest różnica, że nie widziałeś mi relay i nie wiesz. A i zakle zrób? Nie. Czy to ja na profilowym? Na Twitchu? Oczywiście, że tak. Na Twitchu moje profilowe to po prostu jest moje zdjęcie zrobione PS Vitą. Kręciłem też vlogi przez pewien czas z PS Vity. Może wrócę do tego. Ja myślałem, szczerze, myślałem zrobić taki kanał. Jakiś, nie wiem, kasaczek 3000 czy coś. Jakiś taki z cyferkami. I po prostu robić tam taki retro content, trochę taki roleplayowy. Nagrywać na przykład vlogi z PS Vity. Jakieś takie bardzo retro gry. Nie wiem, nie używać co trzecie słowo Sigma, Skibidi Toilet. Wiecie, o co chodzi? O. Halo. Kurde, sorry. Netia? Nie. Mam Orange i nigdy nie miałem problemów w ogóle z netem. Mhm. Dwa lata, a dzisiaj instalowałem Windowsa mamie mojej narzeczonej i tam popełniłem błąd, że się połączyłem z siecią i kazało założyć konto. Wtedy się nie da zalogować na komputer bez założenia konta Microsoft. Wszedłem to, że nie da się już rozłączyć z tą siecią, jak to raz zrobisz. Wyłączyłem router. Ja nie wiem, mój router dzisiaj fikołków jakiś dostaje. Wyłączyłem router i on się teraz sam wyłącza. No. Sprawdza się. Rozwala mnie, że w ogóle to się stało, gdy chwaliłem remote playa, że działa i online, no. Co za syf. No cóż. Mogło mama mojej narzeczonej. Mieliśmy problem techniczny na początku, mamy problem techniczny teraz. Chciał powiedzieć, że jego mama to też jego narzeczona. Jeżeli nie. Co? Gdzie? Sweet home Alabama. Dobra, ja nie wiem, czy ja mogę wrócić teraz. Ja cię mogę zaprosić. No weź spróbuj. Ja cię zaproszę. Jesteś? Dobra, mam. Klikam. I teraz wyprztykaj kontrolerem i chyba wrócisz. O! Czekaj. Press any button. No i git. Dobra. No jesteś. Git. Jestem. Tylko zmienię sobie ustawienia streama, żeby było wybuchło. Szybko. Tak, jak mnie wywali jeszcze raz, to sorry, nie wiem co dzisiaj jest. Nigdy mi router się nie resetował. Uważam, że miałem dłuższy mega będzie. Stabilne połączenie, a ostatnio się, no mówię, fikołki robi. Dzisiaj, po tym resecie jednym. Spoko. O, Joker. Bierzesz? Co takiego, Joker? Dobra, śmieszek. O, jak się nie trafi Devil Room, to można użyć. Chcemy pająk? A jak chcesz, za 7 spoko, śmieszny. Może no. No, efekty dawać. Wiesz w ogóle skąd jest Spider Mod? Nie mam zielonego pojęcia. Jest jakaś referencja? Tak, bo właśnie przed chwilą gadaliśmy o oryginalnym Isaacu flashowym. Spider Mod był modem do tego flashowego Isaaca, dodającym właśnie między innymi Missing Hada jakby. Ciekawe. To nie wiedziałem. Wszyscy tacy najwięksi youtuberzy typu właśnie Bisnap albo Nodder Lion, jak grali w tę grę, to nagrywali to właśnie na Spider Modzie. Nie wiem, czy Gimper grał ze Spider Modem. Nie, chyba nie. Ale to był turbo popularny. To był najpopularniejszy mod do tej gry, nie? To ciekawe, no. O właśnie, nie dokończyłem odnośnie Bisnapa. Bisnap to jest youtuber, który do dzisiaj gra w Isaaca. Naprawdę? Głównie streamuje. Ale po nim zostało nazwane Brim Snapping. Bo on odkrył bug w grze, że jak strzelałeś Brimstone'em w oryginalnym Isaacu. A weź sobie szpiapa, bo ja już mam dwa serduszka. No to mało. No dobra, ze są harty wezmę. I jeszcze no też rzucę, nie? Bo to jest... Rots. Które to jest piętro? Ja nie mogę zobaczyć. Necro 1. Jeden. A, no jeszcze ten troszkę rumiki. Jak strzelałeś Brimstone'em w oryginalnym Isaacu i przy wystrzeleniu zacząłeś klikać nagle strzałkami, to ten Brimstone tak jakby skakał i zadawał kilkukrotnie większe obrażenia. Wow. To brzmi całkiem zbalansowanie. Fajny właśnie był ten oryginalny, a i tak mówię, no, technicznie leżał, ale no. Takie community miał potężne za tamtych czasów. No to na pewno. Ale mnie zawsze dziwi, w sensie to nie wiem czy pozytywnie, czy jak,
ale jak ludzie na przykład grają w Isaaca od premiery i nagrywają filmy i mają, nie wiem, po kilka tysięcy filmów i grają dalej. No ja. No i... I wiesz, ja już mam ponad 1000 filmów z Isaaca na kanale. No tak, no wiesz, ja też kurczę w końcu dobiję zaraz, nie wiem, pewnie setkę. Już mam 60 parę chyba tych filmów zrobionych, a też jakoś wiesz, nie pocę się i to w sumie gram od niedawna. Ale no nie wiem. Ja mam za darmo. No. Złote skrzynki, pamiętaj. Mhm. I chyba tutaj będzie prędzej treasure room. Możliwe, ojejku. Ale nie, nie wiem, jakoś to jest tak dla mnie, nie, mi by się chyba po prostu znudziło, albo bym musiał już strasznie hardo modować tę grę. Po pierwsze, wiesz, gram na modach często, to też troszkę zmienia. No. I jak już znasz tak bardzo grę, to no nie oszukujmy się, widzowie u mnie, wydaje mi się przynajmniej, że nie siedzą i oglądają Isaaca głównie dla gry, bo to już widzieli 1000 razy. Gdybym nie gadał tych swoich historyjek o swoim życiu na tych odcinkach, to na bank to by ludzie nie oglądali, nie? No wiadomo, tylko że właśnie to wtedy pytanie, dużo osób to jako fajne tło po prostu. Ja nie lubię tego itemu, jak no dobra. Tam lubić. Pytanie, czy na przykład nie chcesz wtedy jakiejś innej takiej gierki poszukać, ale to myślę, że ciężko jest z grami, żeby znowu mieć grę na, nie wiem, 1000 odcinków plus. Wiesz, no ja bardzo dużo często nagrywam teraz właśnie nowych roguelike'ów, roguelite'ów i tak dalej. Po prostu Isaac jest o tyle specyficzny, że tu nawet o to chodzi, że widzowie tę grę znają, bo dużo osób nawet nie musi patrzeć na te odcinki, tylko po prostu to jako podcastu używa. A ja mam taki komentarz w miarę opisowy, co robię w danym momencie, oprócz tych swoich historyjek, że rzeczywiście nie trzeba aż tak bardzo zwracać uwagi na to. I no dlatego uważałem to za taką chillową w miarę serię. No i tak jest bardzo fajny do oglądania. O Boże, ale mnie tutaj łapie. O, ale było blisko. Bardzo się bałem otrzymać obrażenia, czerwone serduszka. O. Maro, dobra, to bym sobie wziął, bo nie stracę teraz szansy na Devil Room. Stów. A właśnie, bo ja mam Jokera, czy ty masz? Ty masz, ja mam Strength. O, dobry, aktywny, dla mnie jest idealny. A i tak, kluczy na razie mamy. I co? Joker? Odpalaj Jokera, tak. O Jezu, jakie gówno. Ja brałem 2 itemy Gapiego jak coś, nie? Bo tutaj jeszcze tak, sam item Gapiego, duży. Okej, okay. No i zajebiście. Gapim. Fajnie, w poprzednim no miał ja to z tym. Health up jeszcze. A. Drugi health up. To chcesz? Dałem ci. No, jednego bym wziął. Wiesz. Jeszcze gówno dał, no. Dobra. Zajebiście. Ty chcesz Petrified Poop? Weź darmowe otwieranie skrzynek, bo i tak mamy 99 coinów. Nic tu nie zrobimy. Na zdrówko. Dziękuję. Na zdrówko. Co ty masz w ogóle, jakieś pogoda działowo? Nie mam pojęcia. To jest Nightbot jakaś komenda. Pogoda Wałbrzych. I się dobrze bawią. Pogoda rywkowo. Skąd Nightbot zna lokalizację Mamona? No to jest jakiś taki twitchowy, czy ty sobie sam ustawiasz to? Nightbot? Nie, samemu, Nightbota, no? Nightbota to można samemu. I to chyba na YouTubie też działa, więc jakbyś chciał, to... Aha. Jakieś dobra, komendy, ja tu mam wlecę za darmo, a ty wyjdziesz za darmo aktywnym. O, to odpal aktywny i odpal skrzynkę i od razu wyjdź. Dobra. No jest. Weather for rynek. Pogoda rifek. Weather for rynek. Kurde. No przynajmniej się dowiesz na streamie, jaka pogoda jest. Jaki ty masz damage? Nie wiem. Pewnie fajny. O, ty chamie. Spider baby mam. Jeden z najlepszych itemów w grze. Masz teraz pociski jajeczne, możesz pojawiać muchy i pająki. Ale no rzeczywiście, jak ja jestem gapim, to ten parasitoid na tobie będzie lepszy, bo ja i tak już muchy pojawiam. Ale mamy dużo właśnie rzeczy. O, portal. Mamy w ogóle dużo pieniędzy, ja bym wywalił maszynę, ile się da. A, tak, oczywiście. Płacaj. Fajnie. Za Isaaca to trochę pouczająco, sam się trochę nauczyłem podczas oglądania twoich filmów. No to też. Strasznie dużo, w ogóle jest mnóstwo osób, którzy mi piszą, że jego wysadźmy, może większa szansa na Devil Room. Mnóstwo widzów mi pisze, że ogląda mnie ileś lat. No. I
nigdy w życiu nie grało w Isaaca, no, a zna każdy item na pamięć. To prawda, no. Tak jest, że mnie to mega dziwi na przykład, że ludzie oglądają te filmy i na przykład czasami w ogóle nie grają w gry, albo w tą konkretną grę, którą tak oglądają. Ale ja też tak mam z niektórymi grami. Pewnego czasu ja potrafiłem oglądać przez dobre... A tu bez różnicy gdzie? Jak chcesz, znowu możemy dwa itemy wziąć i pójdziemy po prostu tam, jeżeli nie trafimy. No dobra. Oj. A, dobra. Przykra sprawa. To jednak nie. Dobra, to ja wezmę ręża. Coś nóż? Ty masz para... Znaczy nóż na obu z nas jest średni, szczerze, w tym momencie. Nie. Bo ty masz parasitoida, a ja mam muchy. Z muchami lepiej niż zwykłe pociski. Ale weź sobie nóż. Na parasitoidzie no nie jest aż tak to złe. Światłucha na nic nieprzydatna. Możesz aktywny i 6 razy oddać na nim zdrowie. To po 6 razach na hard modzie on musi wypłacić. Okej. Okay. To jest sprytne. Ja mogę też mu oddać zdrowie. Wow. Ty nie umrzyj tutaj. No daj coś. Nie, nie umrę. O no i siema. Fajne. Weź Gimpiego. Ja? Tak, bo częściej otrzymujesz obrażenia. Aha, no dobra. A Gimpi daje... No, trzeba było wcześniej użyć tego. Obrażenia. Czego? Bo wyskoczyły... baterie. To mogłem ładować tego biedaczka za darmo. A, bez kitu, no. Misplay. Dobra, ja teraz muszę... Musisz nadrobić. A, ty masz darmowe skrzynki. Boże, zamieniliśmy się. Możemy sobie pograć. A tu co było? O, jeszcze Wheel of Fortune kolejne. O. Szybkie wydawanie pieniędzy. Ej, bez kitu, we dwóch gramy. Rodzina hazardziarzy. Tak są te filmiki. Przeriocik. Jak są jakieś kasyna w Ameryce i po prostu koleś, nie wiem, na kilku maszynach naraz gra. Kurde, Wooden Cross, ale jest jeszcze ten Dim Bulb, a Dim Bulb jest u mnie bardzo dobry. Ja bym chyba wolał jednak tego Dim Bulba. Mhm. A ty to nie wiem, co wolisz, czy tarcze na piętro, czy darmowe skrzynki? Chyba skrzynki. Chyba no, i tak masz aktywny, dobry. No. Będzie grany co-op Grid Mode? A nie wiem. A nie wiem. Jak? Ja mogę zagrać jednego jeszcze. Można. Jak najbardziej. Error. O, karta Sen. Odpalę się, uleczę od razu całe piętro. Fajnie. Zobaczymy. U, jest kostka. Dice Room. Jaka kostka? A, Dice Room. O, to chyba... Jezu, kiedy ja ostatni raz Crystal Balla widziałem, tak teraz ogarnąłem dopiero. Weź sobie. Nie, bierz ty, ja mam dużo zdrowia, ja mam serduszko. Nie musisz dwa razy powtarzać. chyba wezmę ten Crystal Ball. No, dobry jest Crystal Ballek. Do generowania itemów. Boże, itemów zdrowia. Mhm. Dobra, czyli ty masz darmowe otwieranie skrzynek. Muszę zapamiętać, że ja w skrzynki złoto nie wchodził. O Jezu, najgorszy trinket w grze. Co to robi? Nic. Aha, no dobra. Zgówniane. Jak otrzymasz obrażenia, tam chyba ma szansę na odpalenie tego, efektu Blackhearta, czy coś w tym stylu. Albo dama jego do matchupa, już nie pamiętam. Chyba to pierwsze, ale syfiasty jest. Zajebisty jest ten nóż. Nie no, nóż jest OP, jest jeden z moich ulubionych itemów w całej grze. No, a mówię, że nie. Aczkolwiek nie zawsze jak go dostaję, w sensie nie będzie silny, bo ty masz parasitoida, nie? Mniej no teraz pojawiasz... Poczekaj. Chyba otworzyłeś skrzynkę. Tak, już z automatu się rzuciłem. Chciałeś iść do tego chyba, nie? Chciałem zobaczyć, no. Trójka, do 20 trójka. Na całe piętro. O, otwórz te wszystkie skrzynki. Do 20 na całe piętro. Mhm. Możesz odpalić teraz. Może coś ciekawego wyleci. Albo i nie. Mhm. Tu kluczyk jakiś wyleciał, o. Widzę. Bo się zamieniły znajdźki, co tu były. No. Możemy się tepnąć na bossa idziecie? Nawet. Moglibyśmy hasza zrobić. A, D6 chyba. A, hasza zrobionego. To bez potrzeby. Ale i tak możemy pójść na hasza. Chcesz na jak hasza? Jak zdążymy, to jasne. No raczej, zawsze na hasza. A nie, bo tylko, to jest dopiero... Ojejku, myślałem, że to już będzie... Że to już drugi. No właśnie, jak czasowo? 27. Mamy, 2 minuty na luzie. 2 minuty na luzie. No co ty, gdzie? Na całe piętro turboluz. Dobra, Tirzapa biorę, ty bierz HP upa. God Hedzik wezmę. Gwarantowany Devil na kolejny pętrze. Dzida. Kurde. Się buguje jak za szybko.
No to musimy naprawdę na tak luzie. Się sprężyć. Na luzie. Okej. Okay. Dobra. No, i się takie pokoje pojawiają. Dobra, czerwone serducho teraz muszę wziąć jakieś. Ojejku. Bo jak stracę to kościane, to trochę safe. Dobra, nie ma. Dobra, ale chyba dobrze idziemy. Ma. Mouth the Void to robi taką robotę. Oj. Dobra, cofka w dół. Nie, no dwie minuty jeszcze. No dobra, no ale hej. Czekaj, czekaj, wysadzę to. Duża szansa na czerwone serducho. O, jest, super. No i jest boss. Ty, czemu widzimy całą mapę nagle? Nie wiem. Coś nam odkryło. A, Crystal Balla odpaliłeś. No. On pokazuje mapę? Zapomniałem o tym. Tak. Oła. Na luzie zdążymy. Niech on się pojawi. Dobra. Ty masz za darmo. Okej. Okay. Bombiasz. Dobra, no to S-a jest i na hasza lecimy. Mhm. Ty z mam snajfem, to przez tego hasza to zanihilujesz. No nie wiem, ja się boję hasza. Boże, ale dziwna jest ta zwykła Itlis. Ja mam z modów niektórych bossów pozmienianych. Mhm. Już jestem odzwyczajony. Dobra, Devil Room Varam pomany. Mhm. Ale syf, Boże. No. No nic. Patrz. Trzy klucze mamy tylko, ale dobra, ty masz darmowe no, te chyba tak, skrzynki no. złote. To ja zawsze od sklepu zaczynam, bo... Na pewno? Ja jestem... Tak, bo dobra. Jak w sklepie jest Glowing Hourglass, to nic to nie zmienia, dobra, nieważne. Odejdź, wysadzimy ten. A ty masz Manix Power? Chyba tak. Chyba nie. A może? Z początku? Dobre pytanie. Chyba tak. Ta rakieta. Tak. No nic tu ciekawego, Glass Cannon trochę ryzykowny. O, czekaj. To chcesz? Jabłko na mnie. Bo nie wiem jak to działa na nożu, a te żyletki są genialne normalnie. To jest jeden z moich ulubionych itemów w całej grze. Okay. Zależna od szczęścia szansa na wystrzelenie żylety, a ta żyleta bije 4 razy obrażenia. Bumerang. Gówniany. Okej. Okay. Możesz nim rzucać i przyciągać przedmioty. Fajnie. Nie no, weź sobie Crystal Balla i odpal jeszcze ten, baterię przed haszem, może dostaniesz tego, Soul Hearta. O. Fajnie. I jeszcze wysadźmy te kamienie, tu jest duża szansa na... Na ten... Crawl Space. To śmieszne, no. Nie tu. Dobra, nic. To jak górę, ty dół. No to niezła duża szansa. Kurde no, ale gówno. Zobaczymy co z tym haszem, ja się trochę boję. Nie no, S-a będzie. Zobacz jaki my damage no, robimy w ogóle. No niby tak, no. Bo ty masz jeszcze Gimpiego. Solharciki generujesz po otrzymaniu obrażeń. Jeszcze w kopie. Plus arbus. Jeszcze te muchy ja mam, ty masz pająki. Grubas nie wie co się dzieje. Rakiety. Dobra, ty chcesz, żebyśmy stali jakby raczej w tej samym miejscu. Jednej strony się trzymajmy, bo ten ekran to powiem ci no mi tak lata no na właśnie tym... o to chodzi. Z prawej, dobra, z prawej niech będzie. No fuck. O kurde. Dobra, git. Powiedz Rywkowi, że te ja mu przebija, co to znaczy? Ech. No. Ech. Wyzywają czy nie? Co to? No nie, no musisz spytać co to są teja. Co to są teja? Te jajca. A. Oho. Tak się spodziewałem, że coś... Oła! No. Jeszcze może być tak, że coś jest nie tak z twoim teo. O nie, już. A co to jest teo? To orzechy. Boże święty. Widzisz, nasze widownie się odrobinę różnią. Teraz latarka tak by porobiła, weź ty no psychopato. Latarka by była taka połowa zajebista. Połowa pocisków, wolna połowa długa. No, długa, szybka.
O Jezu, ja tu nic nie widzę. O Jezus, nie, jest źle, jest źle. Oj, ten atak na remote to jest potężny. No, on jest po prostu obsrany, nienawidzę go. Jeszcze jak tam się kamera rusza, zależnie od dwóch postaci, to no się tak. Super unika. Przestań przywoływać to non-stop, ty bydlaku. Co za ziom z niego? To jest pół serca, masz wziąć jak do szadę. Ojej. Nie, właśnie specjalnie nie biorę, bo miałem już półtora. No. Mogłem te karty z strzęg jednak użyć. No czemu się chowa cały czas? Bez sensu. O, super. No, no. Jest serducho, jest serducho! Staram się. Ja, jest. No nie, nie jest. O, oh, fuck. Bierz serducho, jeszcze jedno musisz wziąć. Jeszcze jedno? Ojejku. Tu jest. Czekaj. No nie. Dobra. Jest super, no kurde. What the fuck? Okej. Okay. O, ty, jakim cudem odblokowałeś Betrayal? Ja nawet nie wiem. Dobra, na DCS, nie? Może być, no. To na dół, tak? Nie. Na ty wziąłeś, czekaj, co ty wziąłeś? Tak, ty wziąłeś... Polaroida. Na górę. Jejku. Kurde, ja trzymałem tę kartę strzęg całą walkę, bo mówię na Mega Szatana, a ja zapomniałem, że nie idziemy na Mega Szatana. I tak już przez pół walki przetrzymałem, mówię, dobra, to nie będę używał już w ogóle. No. Będę miał na, nie wiem, na walkę z Isaaciem. Na przyszły run. A ja mam w ogóle drugie życie, dobra, jak ja umrę, to się nic nie dzieje. Jak to drugie? Z czego? No z 9 żyć, mam 8 żyć, tylko się nie wyświetla. Ojejku. Czekaj. No. To dobry pomysł jest. Co? Chodź. Chcesz się wywalić? Idziemy na Mega Szatana, człowieniu. O. Ha? Ja mam 9 żyć. Okej. Okay. To jest ciekawa propozycja. Opłacało się kartę strength trzymać. Dobra, 3. Gotuję. 4. Dobra, przejdźmy się po piętrze, może jeszcze jakieś czerwone serduszka wylecą. Na pewno, dopóki mam dwa hard containery, to opłaca się próbować. Bo na dwóch hard containerach to jeszcze może coś tu będzie. Mhm. 4 razy muszę pamiętać, że odpaliliśmy. Wheel of Fortune to przywaj wysać albo coś. A to z tego serduszka Boże, nie mogą? Ale powiem ci, ja bym usunął tego bota. Potem. Bo i tak umrę raczej. Mm-hmm. Ale potem wezmę, no. Mm-hmm. Mnie by denerwował ten bot, ja bym go musiał usunąć. Nie, to zależy jaki dzień ma czat po prostu, wiesz? Jak czat się czuje silly goofy, to niech się bawią. Ugoda kasaczkowo, no po prostu. No, a zawsze można te komendy wyłączyć. Bielsko-biała. Masz serduszko, o. Okay. O kurde, wleciało we mnie. No, podniosłeś. Ale syf. Nie zauważyłem. Dobra, teraz będzie 5, 6 z tym serduszkiem. A ile trzeba? To jeszcze 11? 11. To dużo bardzo. No ale mam 8 żyć, więc luz, nawet jak umrę. Ale nie, ja nie mogę umrzeć. Bo musimy przywołać, o dobra, super, te połowę serduszka. Bo musimy przywołać anioła i go zabić jeszcze w tym pokoju, więc ja nie mogę umrzeć tam. Dobra, jest okej na razie. Okej. Wypróbujmy. Ja też mogę chyba wejść raz, co? No nie ma co ryzykować u ciebie, wiesz? Tego to zostawmy w razie czego jako Solharta. Zobaczymy co tam wyleci. Też zależy od tego, czy dostaniemy 30 coinów na 10 uderzeniu, czy 7 Solhartów, nie? Mhm. Jak 7 Solhartów to jest totalnie luz. Okej, okay. I tu może być już anioł chyba. Jeszcze nie. A co z tymi niebieskimi? Zatrzymajmy je na później. Bo teraz będzie anioł chyba. Okej. Okay.
A po aniołku... Jeszcze nie. Oj. A, teraz będzie anioł. Uff. Dobra. Dwa czerwone serducha, to akurat na raz. Teraz będzie anioł. I trzeba go pokonać. Po aniołku możemy dostać Solharty. Nie, anioł to totalnie essa będzie. Okej, okay, fajnie. Dobra, bez różnicy kto to bierze. To może ty wejdź raz i zobaczmy, czy będą Solharty. Kwak! Pieniążki. Ale Solharta oddał Gimpi. Hmm? Dobra. Weź sobie Solharta, raz wejdź i pokonujemy anioła i tyle. I nie wchodź więcej, żebyśmy do, no, dobra, do Dark Roomu nie poszli. No i idziemy na Mega Szatana. Siema. To się idzie teraz co? Najpierw na The Chest. Masz na tym save'ie pokonane Blue Baby? Na tym, na tej postaci? Weź zobacz. Nie wydaje mi się. Nie masz. No to idziemy Isaac, potem całe The Chest na Blue Baby, a potem wracamy się do pokoju startowego i lecimy na Mega Szatana. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek biłem Blue Baby. Na The Chest? No. Co ty gadasz? No przysięgam. O fuck. Oj, ja mogę umrzeć tutaj. Dobra, w trzeciej fazie to chyba już nie umrę. Ty jakby nie doceniasz, ile rzeczy ja nie mam odblokowanych. Teraz się okaże, że nie możemy gdzieś pójść. Uff, dobra. HP up jeszcze właśnie z piguły. A, bez kitu. No. Dobre info. Ty weź sobie, ja mam kartę strzęgę, będę miał też serducha. I może tą maszynę jeszcze zagrajmy, żeby cię wyleczyć. Dobra. Albo ją wysadzimy najwyżej. Nie, dobra, sobie. Ty ja na niej graj, a ja pójdę sobie wody naleję. Cały czas cię pewnie słyszę jak coś. Spoko. Wow. Cały czas mnie słyszę. Ciekawe, jaką wodę sobie naleję. Z kranu? Może ma taki dzbanek? Może ma przygotowaną? Chyba coś mówił, ale go nie słychać. Bezpośrednio z kranu. O. Nie żadnej przygotowanej, żaden dzbanek. Kranuwa. Prawilnie jak kranuwa. Deszczówka. Dobra. No dobra, możemy lecieć. Myk. Schowali się do skrzyni. O, coin back. Dobra, Iku, spokojnie. O Jezu, pilotyna, nienawidzę. Curse of the Maze. Czekaj. No to jest dobre na Mom's Knife. No nawet. Jest to ciekawe. To jest genialny item na ciebie. Mm-hmm. Jak masz pociski penetrujące Mom's Knife'a. No. Daj sobie tego tekeksa, ja mam dobre pociski. Dobra. Ja może wezmę część przemiany z tym joint. O, w taki sposób to działa. Tak. A ja jeszcze... Okej. Okay. Czy ręcz ci da zwiększony ręcz? Jestem ciekaw na nożu. A chyba ja da, chyba nie chcę. Daj sobie. No, okay, nie pasuje no taki ręcz. Dobra. No to musimy znaleźć teraz... O, twój główny boss. Jak ty gozisz teraz? Oni tak pękają. O dupia. Ale pękają. No nie mogę powiedzieć, jak co pękają. Gówno. Trochę styw. Gówno. Ty masz darmowe skrzynki. Nie bierz tego. Co to jest? Oj. Jak otrzymasz obrażenia, to zaczynasz krwawić. Mhm. I tak krwawisz aha, do minimum HP, aż nie podniesiesz czerwonego serduszka. No to znam ten przedmiot. To jest mega DPS-o słabe. To jest spoko, ale no nie, na silne walki z bossem to naprawdę nieciekawe. Nie lubię go mega. Będzie ten koop z Mangim? Będzie pewnie za jakiś czas. Mangiego przekonam na koopa też. Z Kasaczkiem też byśmy mogli nagrać do mnie na kanał na przykład. Można, totalnie. PhD. Czekaj, o, health up. O, dobra. Naprawdę? Ja nie wiem gdzie ty, bo to u ciebie jest na interfejsie, to mało chyba. Ja patrzę na swój zawsze i... Tak, ale to i tak już widzieliśmy tego health upa wcześniej. Ale ja nie pamiętam nigdy. Tak samo jak w sklepie są i na przykład, o kurczę, jakiś pil, nie wiem, biały z kropkami. I ja nie mam pojęcia, jakby... O nie, najgorszy pokój. Tego. No. Podwójny adversary, nienawidzę. Nie, ja zazwyczaj też nie pamiętam, ale przed chwilą dopiero co podnosiliśmy te HP upy, to jakoś tak skojarzyłem. Nie, ja zbyt skupiony na rozmowie. A, masz ten ładuneczek. Może... O Solharta masz. Fajnie. Tu jest Secret Room. Secret Room, tak.
O, to jest jeden z rzadszych przeciwników w grze, tak szczerze mówiąc. O! Małe monstro. Nie, przepadam. Nie lubisz małego monstro? Jakby był przemianą w końcu, to bym lubił. O! O! Ale syf. A co to robi? Przeciwników roluje? Visual enemies chyba, no. To nie chcę nawet tego. Syf jasne. Oj, temporary badass. Czekaj. Co tu się odwala? A, ja jestem tą postacią, dobra. Porąbało mi się. Aha, bo on do tyłu też strzela. No. To mam po serduszku. Szczerze, na tobie się nawet to strength bardziej przyda jak na mnie, na mega szatana. A ja nie wiem. Możemy się wymienić. Ojejku. Bo ty będziesz zadawał strasznie dużo obrażenia z tym. Jest taka szansa. To ci daje efekt Magic Mushrooma. Czekaj, ja to wezmę, bo ja mam dwie te już. No nie wiem, czy to mi zmieniło. Emperor. Health downa dostałem. Kurde, health down, zabolał. Dobra, jak ja mam health downa, to ja nie wiem, czy ja chcę oddawać to strength. No, chyba nie. Oj. To jest całość? To jest cały... Aha. Cały baby. To myślałem, że jakąś drugą fazę ma albo coś. O fuck! Curse of the Maze. Kurde. Mhm. Dobra. Serduszko jakieś trzeba podnieść. Tak jest. O. Git. Chodzimy po całym piętrze? Może jeszcze jakieś skrzynki będą z itemami? Można. Raczej nie padniemy. Raczej nie. Damage mamy, że... A jak padniesz, to masz żyćka. No. Tylko szkoda na walkę z mega szatanem. Dobra, czekaj. Przemiana wspólna u mnie. No. Dobra. Range up. No jak ty nie chcesz, to ja wezmę. Mhm. I teraz... O Jezu, z tym zdrowiem to jest kiepsko. No. Dobra. O, okej. Okay. O, jakiś pin. Dużo pinów. Dali Long Legs. Nienawidzę go. No. Stars, ale syf. Żebyś czasem nas nie wyteleportował z mega szatana. No, wyrzucę później. O, kłopoty będą! Dobra, całe piętro. O. To jest punching bag? Tak. O, bateria. Dobra. To lecimy na mega szatana. Czekaj, wyrzucę tylko tą kartę. Możesz też sobie wziąć ten aktywny My Little Unicorn, nie? Z Secret Roomu. Jak otrzymasz obrażenia, to w razie czego w ostatniej kryzysowej chwili możesz odpalić aktywny. To prawda. Bądź ci da tarczę. To prawda. I dobra. Co, wchodzimy? Ta. Okej. Okay. Dawno nie było. Możliwe, że dostałem damage downa, bo... brałem... Experimental Treatment. Najgorsze jest ten Health Down, że mi dało. Boże, ale mamy podobne postacie. No. Najgorsze jest to, że obie są czarne. Jak miałem wtedy jeszcze tego... Idena, to on miał te białe włosy. Jako taką mogłem rozpoznać te postacie, no. A teraz to... kolorystycznie są mega podobne. Są. To mało w The Void jak puszczam, to mi najbardziej pomaga się... No, bo pół ekranu zajmuje. O, spider modzik elegancki tutaj no, na ten. Przynajmniej widzisz, no. Na mega szatana właśnie, widzisz ile go bijesz. No. Najgorsza fala. A czemu? Ojejku, dobra, chyba wiem czemu. No na niej zawsze najczęściej tracę HP. Pół czerwonego serduszka podnieś, ale nie więcej. Żebyś miał na potem. Pewnie. Kurde, ale my damage mamy! No. Nie, no ten Mom's Knife. Mam Knife z tego akcentu ciśnie. Dobra. A ty masz jeszcze Betrayal, że jak bijesz kogoś pociskami no, przebijającymi, to już dodajesz dwa razy więcej damage. A, bo on jeszcze fazę ma jedną, zapomniałem. Teraz chyba on tak dużo pocisków, nie? Blokuje pociski? Nie jestem pewien, chyba tak. W ogóle stoła mamy. No by się przydał, bo tutaj to no. Trudno będzie unikać w miarę. Ty już przyzwyczajony do unikania takich pocisków po tym wężu. Tak. O kurde, ty, bo ja umrę zaraz. Oj. Ja nie widzę swojej postaci. Dobra. Mam pół czerwonego serduszka. Fajnie. Uff.
Tu trzeba mega bezpiecznie zagrać. No, strasznie mi się myli moja postać z twoją. Tak, to w ogóle ja swoją słabo widzę, bo nie mam głowy. Dlatego ja nienawidzę intrudera, ale dobra. No. Jeszcze, czy delirium się trafi? Delirium? Nie trafiło się. O, tej animacji nie widziałem. Przynajmniej dawno. O kurde, to ja już się zawsze przewijam. Nie. Ej, zarąbiście, no mega szatanik poszedł. O, jeszcze jest propozycja, żebyśmy zrobili Isaacle. Spoko. Isaacle w kooperacji. To co, jeden grid mode, Isaacle? Jeszcze chcesz grid mode? No bo tam widzowie pytali wcześniej. Można. Bo ja albo... No nie wiem, jak z czasem. Ja też, nie? Bo ja tak... No grid mode i Isaacle jeszcze zdążę, nie? Dobra, no to... Tak, będę musiał lecieć. To szybki grid mode. Isaacle to w ogóle jest kwestia tam tak, dwie minuty. O, Golden Goda dostałeś. Dużo rzeczy w ogóle dostałem. O Jezus! Uuu, masz tego! Apoliona! No. Bacchus... Bacchus Words. Kocham ten challenge. To ja chcę zagrać Edenem Grida. Dobra, to ja Apolionem jak masz. Fajnie. Odblokowanego teraz. Ale mam wąsy! Aktywny, a weź strzel. Kurde, nie wiem jaki ty możesz mieć pasywny item. Taki o. Bomby jakieś. A, glitter bomby. Nic ciekawego. Czekaj, HP up. Chcemy czy ja mogę go zjeść? No już wsysnąć. Dobra, git. No damage już widzę, że nie dało. Tirsów też nie. Tir dile. O, Chaos! Jest chaosik. Chaos na tym trybie jest okay. A to można... A, to jest przycisk. To na razie czekaj, nie. Czekaj, przycisk. Chcesz? No, ja bym odpalił go. Wow. Ty masz jeszcze glitter bomby, to no ty mam. Lepiej ich wysać, bo może jeszcze jakaś znajdźka wyleci. O. Runa. Hagalas. To niszczy wszystko, tak? No, to niszczy kamienie. Może. I jeszcze mamy ten. O, za dobra. Późno. Już na kluczyk mieliśmy pieniądze. Mogliśmy iść do drugiego rzutu. No. Dobra, damy radę. Ale ta pierwsza fala to jej będzie w miarę we dwóch. Hmm? Bo na początku tutaj mega można zostać. Tak, ogarniętym tymi przeciwnikami. No, ała. Można DPS bardzo przynieść. Będzie lepiej. Gorzej z tą kamerą, jak tak rusza, tak, nie? Tak, jest tak, tak, to prawda. Przypał. A tu były kamizik sam obok. Tak, właśnie zapomniałem, że mamy bomby na starcie, to zaraz możesz też wysadzić. Mogę zrobić taką. Albo taką. Chcesz to? Zobacz mniej. Zobaczymy po fali. Okej. Okay. Jak będzie. Na razie mega luźno idzie. No, bardzo spoko. Wytłumacz mi, bo za każdym razem to ja albo czytam, albo jest mi tłumaczone, ale jak działa ten Apolion? Możesz za pomocą swojego aktywnego zjeść inne itemy. Mhm. I gdy zjadasz itemy aktywne, to kolejne użycie twojego aktywnego też użyje ten efekt item. Przedmiotu aktywnego. Nie? Jak zjesz Jamharta, to następnym razem, gdy użyjesz Voida, to będziesz miał efekt Jamharta, się wyleczy. A jak zjadłeś to HP up? Gdy zjadasz itemy pasywne, dostajesz dwa losowe stat upy. Możesz dostać speeda, range'a, damage, tearsy i chyba szczęście i shotpit. O kurde, ja to chcę, chyba że ty chcesz. No ja też możemy, nie wiem, kamień, papier, nożyce. A jak? Nie wiem, na głos, na trzy. Dobra. Dobra, na trzy. Raz. Dwa, trzy, nożyce. Papier. Let's go. Kurde. Lepszy. Tylko mnie nie wysać tym teraz. Dobra, czekaj. O, secret roomów trzeba szukać. Secret room tu może być. Tak samo jak... Nie może być. Czy. Bo może być crawl space chyba też, nie? Może. No. I po lewej tu może być na... A u góry, po prawo? Nie może być, tylko tu z lewej. No to nie, to musi dobra, Chaosa kupujemy, oczywiście, nie? Oczywiście, że tak, no. No i dobra. I tyle. Na razie chyba tyle. Czyli Secret Room jest albo w Curse Roomie, albo w tym pokoju na dole po lewo. No. Tylko tak może być. Ja nie mogę w ciebie trafić, nie? W sensie, chodzi mi, że nie możesz. Może się na tobie zatrzymać? Nie. Zatrzymać nie, no ale nie, no od eksplozji przy już... przeciwniku no, mogę. To nie, to się niczego nie boimy. Nie, niczego. O, no to ja dostałem. Nie spokojnie. Kurde, IPK-czek. Kiedy ja ostatni raz miałem IPK-ka zwykłego w podejściu.
Okej. Fajnie. No i bosik. No. Co on taki szybki? Ty masz minimum HP. No wiem. Jest to harta. No, no. Bo on całe serducho jeszcze zadaje. No właśnie widzę. Szybki, bo go przyspieszył eksplozją. No on jest jakiś chory na głowę. Nie powinien tak biegać. Na wory? Oj. Ła! Przykra sprawa, no. O, fajnie. Ale syf. No ale serduszka. No chyba nie bardzo strzykawy za HP. Nie. Ale tego tier delaya to ja ci radzę wziąć, bo to bardzo fajnie działa na IPK-ku. Mhm. Bo jak nie strzelasz i po jakimś czasie strzelisz, zawsze wystrzelisz dwa pociski. Zobacz sobie spoko. Teraz. O, dwa pociski lecą. Po lewo może być secret room. Po lewo. Dobra, dobra, dobra. O, jest. Sprawdzałem to drugie lewo też. Nie lepiej Angel Room jak Chaos? No, no niby tak, ale to jest większej. Curse of Darkness, drugie piętro z rzędu, Boże, kocham. Flush, to zjadaj to chyba, co? Aktywny, nawet nie chcę tego aha, zjadać. A, to nie. A to co? To bym se zjadł. Co to dupa jest? Plex. Pupa duplex to się jakoś nazywa. To są pociski spektralne i malutki range up. No okay. Nic ciekawego. No dobra. O Jezu, nadal chyba nie dostałem ani damage'a, ani tearsów, ale beznadziejne. No tutaj też nic ciekawego za bardzo. Mhm. Zmieniamy to? Co takiego? Że itemy? Ale to wybombić? No. Nie, nie. Coinami. Stać nas będzie na dobra. Itemy. No. To też bym sobie wziął. No tak, no. Byśmy mieli bomby. Fajny run bardzo. Albo mi się wydaje, albo ten item, gdy masz IPKK, sprawia, że jest odporny na eksplozje swoje. Możliwe. Nie wiem. Ale nie jestem pewny. Co to jest? To się chyba rzuca. Aktywny item. Da, rzucasz kluczem i wszystkie po drodze rzeczy otwiera. To takie są. A, i to klucze chyba daje, jak podnosisz. To, ale to nie wezmę. Pamiętam. No. O, no, 5 kluczy. No to luźno. No, lepszy niż ten Bloodbag w sumie chyba. Dobra. No to... jest elegancjo nawet. Ale teraz możemy się wysadzać nawzajem. To może być bardzo krótki run. Ale na tym ultra gridzie może być fajnie. Tam to w ogóle będzie jazda. No. Jakby nam się trafiły jakimś cudem oba itemy dające odporność na eksplozję, no. To będzie zabawnie. Najgorsze jest to, że ja zjadłem dwa itemy i wydaje mi się, że nie dostałem ani tearzapa, ani damage'apa. Jest taka szansa, tak no. Patrzę po tych swoich itemach, po tych swoich pociskach, to tak... nie za bardzo te strzały. No ale o tyle dobrze, te pociski bombowe nie potrzebują jakoś za dużo statystyk, żeby... Nie, no w ogóle nie potrzebujesz. A tak jak to w ogóle, damage plus 40 i jazda. Szkoda, że on się na mnożniki nie liczy. Co, kolejna fala? Czy... aha, sklep. Tylko sobie wezmę tego, nie? Doktor Fetus. I ty po prostu rzucasz tą bombą, nie? Tak, ja mam teraz tego zwykłego. No mega. Bombowe duo. Ja pierdniczę, jak jest wybombiany. Co tu się dzieje? Prawie mi na guzik wciągnął. O, a mu można wsadzić jeszcze. On jeszcze może zjeść, tak. No. Tylko ja mu mogę wsadzić. No dobra, spoko. A IPK-kowych się nie da wsadzać, no. Niestety. Oj. Oj, hała? O Jezu. Nie, no nie wiem co, hała. Sam siebie żeś uderzył. No możliwe. No, Devil Roomik z losowymi itemami. O, ale potężne itemy. Świetne przedmioty. Genialne. Dobra, tu jeszcze możemy zmieniać. Możemy. Dawaj. O, to jest na bomby. Tearzap. To jest na bomby, ale ja nie wiem, czy to coś da ciekawego. No to jak to? HP up. To zostawia krew na podłodze. No tak, tylko czy to działa na moich bombach? No chyba. No bierz się przekonasz. No dobra. No rzeczywiście, ten tearzap to... dużo nie da. No jak git. O, nie, działa. No i zajebiście, no i gościu.
Ej, nie, dobra, na każdym razem to, działa to elegancjo. Na mnie to też by pewnie działało, tak mi się wydaje. Na IPK-ku chyba nie działa właśnie, mi się wydaje. Albo raz co na to zrobi? Nie, nie, wyrzuć to. To jest zły pomysł. Okej, okay. Może jednak nie. Secret Room był. Był, no to całe piętro. No to tyle. No to był ciekawy przedmiot do podniesienia. Elegancjo te klucze. O, Mareczek. Tobie mniej da ten damage. Mhm. I mi damage zdecydowanie bardziej zwiększy. Fajnie. Obrażenia. Chcesz coś w ten joint? Nie, a, nie, absolutnie. Tylko weź najpierw Black Harta, bo jeszcze Black Harta usunę chyba. Już nie pamiętam, czy tak działało to. Spoko. No nie wiem, co zwiększyło, ja ale miejmy nadzieję, że damage. Na IPK-ku to się źle skończyło bardzo. Kurde, ten aktywny jest całkiem nawet na mnie niezły. Na ciebie to jakieś efekty... Pająk na wielokrotność pocisków. Jeszcze jeden jest to. I tearsy, o kurde. O, jeszcze kolejne dwa. Dobra. Może po prostu solharty kupujemy na tym piętrze? Można, no. To nie głupie. Będzie w sumie. Bezpieczniej. A tobie to by się przydało to, szczerze. Bo to jest mnożnik na obrażenia. Co drugi pocisk. 28%. No. Dobra, to no jest to na razie git. Kupimy to i jak nie będzie nic ciekawego, to resztę wydajemy na zdrowie i tyle. Pewnie. A jeżeli to... ale nam się bomby odbiły jedna od drugiej. Jeżeli to działa na tych twoich pociskach, to super. 28% obrażeń na IPK-ku. A, u góry był. Myślałem, że on z boku. No trudno. Dwie fale się pojawiły. Jedna no nie z boku, nawet. A druga od góry właśnie. Może cały czas myślę, że ten szlam jest przeciwników, a to jest ten mój. Mhm. Ale elegancjo działają no te bąki. No zajebiście działa. Wszyscy cały przeciwnicy cały nagle wiedzą. Jest. No. Dobra, boss od razu? Tak. O, szlamik pod niego. No i co wybuchu. Jak jest wysadzany, nie wie co się dzieje. A nie, to moje bomby nawet coś robią. Musiałem chyba jakiegoś damage upa dostać. Ojejku. Tego. Ła. Wow. Trochę zostałem zgangowany, ale... Dobra, może najpierw pójdźmy po staj. Weź sobie to. Mhm. I... O, generacja zdrowia. To? No. Na tym trybie super. Fajne. No dobra, a ty będziesz sobie generował, to ja sobie kupię jednego Solharta. Pewnie. Git. Oj. Ale essa. No, oj, no właśnie. No przecież on jest... O kurde, ty! Czemu jest taki szybki? Nie da się. O, dobra. I znowu. Uwiera. Nie da się tego wyminąć. O, Angel. O, Angel. A no tak, bo nie braliśmy nic. Glass Cannon, ty, czy Glass Cannon na tobie działa? Oj, to miss click. O, fuck. Może tu trzeba unikać pocisków przeciwnika i naszych nawzajem. To jest dobry grid mode. Okej, jejku. Chcesz Glass Cannona, czy nie? Mogę chcieć, a co z tym generowaniem HP? No ja sobie wezmę. A, no to... postaw się tu gdzie ja i wystrzel w prawo Glass Cannonem. O! Jestem ciekaw, czy to jest... Mnoży 10 razy obrażenia z IPK-ka, bo jak tak, to ten pocisk dodaje 400 obrażeń. No jest taka szansa. No dobra. Ciekawie. To weź sobie Solharta może kup. No. Bo przypał będzie. To jest tak, że jak coś się musi stać i ja to... Bo to chyba wybucha, nie? Ten Glass Cannon. Jak otrzymasz obrażenia, to otrzymasz 2 serduszka obrażeń, a Glass Cannon pęka. Aha. Na 4 pokoje. Kamień z X-em tu jest. To muszę uważać bardzo. Bierz Solharta. No wiesz, jak raz otrzymasz obrażenia na walce z bossem, to już potem nie będziesz otrzymywał podwójnie, nie? Więc... Jednorazowo. Co za pil? To jest mimik? Mógłbyś ściągnąć Voidem ten aktywny item, jakbyś miał i Voida, i Satanic Bible? A, bez kitu, no. No, bez kitu. Ale to... A, dobra. Dobra. To bez różnicy. Woreczki. Magician, uuu, dobre na walkę z tym.
A, nie mamy pieniędzy, no tak. Okej. Całkiem lightowa fala. Uważam, że Wump jest najsilniejszą falą na Green Mode. Też mi się tak wydaje. Że Shio jest prostszy nie, od tych fal Wumbowych. Bo tutaj się trafia ten. Ja w ogóle nie lubię tych wszystkich mobków, co mają jakieś szyje, o, lasery. Dostałeś nagle z kanonie, uważaj. Mhm. Dużo z takich właśnie zasięgowych rzeczy. Teraz to już nie masz uważać. No. Używasz w ogóle tego glaskanona? Tak. No jeszcze nie użyłem. A, to... to słabo! Dobra, co w sklepie w ogóle? O, weź sobie tego zioma. Dobra. Nie to! Tego! Nie, ten ziomek też był spoko. Jakbyś miał pieniądze, to byś tego. A no! No i zajebiście. Dobra. I co, źle? Pieniędzy chyba już nie uzbieramy, ale no, ten... Uwaga, glaskanon poleci. Potężny jest. Oj, nie trafił. Poczekaj. No pokaż się. Chcę wybombić. Głowa go boli. Strzała. No dobra, chyba działa. Au. Oj. Ale siebie tym nie bij! Kurde. No. Kłopoty Najmana! O, Skrillex to jest trudny do trafienia. No jest, jest. Szczególnie na takich itemach. O, jeszcze jak nie pokazuje dupę, tylko głowę. No. No to od tej krwi nie dostaję. Nie, to w ogóle, bo ty to, tobie jeszcze eksploduje od razu przynajmniej. No, to jeszcze coś tam mogę. Kurde, 2 coinów jakbyśmy dostali. Dobra, odpalamy, nie? Mhm. Okej, okay, to akurat tak. Łatwe. Na naszych pociskach to idealny bosik. Ojejku. O, ten jest przez śniadanko. Fajnie. Angel. Kluczor. Ale syf. Tak. Weź se zdrowie. No tu chyba biedaczków nie będzie, co? Secret Room może być po lewo. O, oni są do wysadzenia, czekaj. O. O, no i się no ma. No świetnie, i co, bierzemy pierdzącego? Bierz pierdziocha, no. Dobra. No jak on ci zablokuje rzeczywiście, wiesz, te obrażenia z glas kanona, no to kurde. No i fajnie. To jest dobre, tu wszystkie coiny podnosisz. Mhm. Oj. A! No nie. A, to ty, dobra. Nie wiem, chyba tak. Dobra, to sobie... Oj, jak to się stało? Twój pocisk eksplodował na mojej bombie, lol. Nie wiedziałem, że tak można. Okej, okay, no to bardzo ale ciekawe. Ale tak zwana kombinacja. Który to ty? Kasaczek ma IPKK, a ja tak. Mam bomby. Jestem zielony. Jestem Shrek. O, podwójny HP, bierz. Ja? Jakie gówno, zarąbisty. Dosłownie wygląda jak gówno. Starter deck. Chariot. No dobra. 6 sekund nietykalności. Lamp of Call. No, takie okay. Przeciętne na obu nas, szczerze. Nie mogę trafić. Nie, no Lamp of Call do dupy. Fajnie. Dobra, ja może bym pozmieniał to? Pewnie. O Jezus, number two, nienawidzę tego itemu. No nie no, wracamy to jak będziemy mieli pieniądze ale więcej. Jeszcze by jakieś rzeczy tutaj. O, a, kluczyk. Ale tak mam 9-9. No. No mówię, tutaj te znajdźkowe itemy tak średnio. Oj, dobra. Jeszcze to, bomby to w miarę. Ja to chyba wolę tak zrobić, jak widzę te pijawy. Dobra, na górze jeszcze oni muszą być chyba. Ale cały czas myślę, że ten szlam jest nie nasz. No. Masz glas kanona. Uważaj. Muchy. Widzę. O! O fuck! No. Dobra, ja mam aktywny, ja ze zdrowiem to mam plus. Ty z tym glas kanonem to masz jazdę. No mam. I to nie mało. O właśnie, pierdziocha bierz. No dobra. Bossy Service, bardzo łatwy bosik. O, no to niezły, łatwy. Nie no, Sister Viz jest turbo prosta. Okej. Okay. A ten Brimstone na cały pokój... ...nie wyglądał... ...za dobrze. Boże, ile tylko szlamu tu jest na glebie, ty! Okej, okay. Czekaj. Jak go trafię... To Inoros! Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra! No cóż...
tu bossa nie może zabrać, no. O nie. Aha, to nie ten. No Dark One od góry, to wiesz. I tak się boję. Nie wiem. Coś się zaraz wydarzy niedobrego. Boże, czemu oni jeszcze żyją, jak my no. nie mamy do obrażeń w ogóle? Mhm. O co chodzi? Mhm. Okej. Okay. Dobra, jejku. Dobra. Soul Heart. Easy, nawet nie było blisko. Tu nie ma Soul Heartów. Bierz czerwone, okay. Zmieniamy i szukamy czegoś. Death o 9 card? Żyć! Brać to? Kurde, 9 razy chcemy walczyć z gridem. Dobra. Oczywiście, że tak. Jak mam glass cannon, to już. Moglibyśmy się zamienić. Nie było aktywnego żadnego. No, jakbyś ty sobie mógł zacząć teraz generować, no. A ja na takim zdrowiu miał glass cannon. No. To by było lepiej. Ała. No co za śmieć. Ile to żyje? Co, oni już jak powinni... mamy mały damage w ogóle. Ty, oni mają 0 HP i wszyscy żyją. Co jest? Padłem. Idealnie zbici. No ale bez kitu. Jest 4 i był jakiś pasek zerowy. Mamy mały damage. Aha. Zaś ten brimstone. Oni chyba tylko w dół strzelają, czy jak? Nie, na boki też... Między sobą. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Nic się nie dzieje. My nie możemy bić tych samych bossów, bo twoje pociski wybuchają na moich. O, no. To jest gówno. O, o okej, okay. No dobra, no tak, no. Łatwy boss, by the way. Dobra, jest. Chodźmy. Dobra, czy to ma być analogia do tego podejścia, o co tu chodzi? Nie wiem. No to mucha jedyna przydatna. Ty weź, bo ty masz potężny damage. Mhm. A ona chyba bije zależnie od damage'a, jeżeli coś tam kojarzy. Uff. Całe piętro. O, kamień z X-em. O, dobra. Tobie chyba lepiej. O! Joink? Ooo! No i można grać. Może Secret Room tu będzie? Nie. A jak nie, to właśnie znajdźmy jeszcze Secret Room. Mhm. Tu po prawo może być. O, o jest. I był. Mamy jeszcze maszynę do zmiany chyba przedmiotów. Możemy coś tam jeszcze ogarnąć. Mhm. O! O fuck! Oj, się obstrałem! Kurde, sorry. Nie, dobra, to już nie ma co. Co to jest? Nie pamiętam. Jak trzymasz obrażenia, to chyba wychodzisz z ciała, coś takiego. O kurde! Ale biedaki z nas. No. Przykra sprawa. I to jeszcze na przecenie. Kurde, nigdy mi się nie trafił tak zwykły na przecenie. Na przecenie? Kosztował 49 chyba. No, bo on bazowo 99. Żartujesz. Popryxon! Na kim to będzie lepsze? To są Flaming Teachsy, czy co? O! 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 No ma odpal, ja może się trafi Popryxon. Hmm. To zajebiście, no. Ten kamień z X-em. Bierz Soul Hearta i ja bym może się wymienił z tobą na aktywny, a ty weź sobie Satanic Bible i... Kurde, kto z nas częściej atakuje? Weź strzelaj. Chyba ty, albo podobnie. Chyba ty, ty, ty. Na tobie, na, no na, co ty, ty? No co ty gadasz, no strzelaj. No co ty? Nie licząc pierwszego strzału, ty zdecydowanie częściej strzelasz. Nie. Oczywiście. No nie. Ty bierzesz paprykę. Jak będziemy mieli pieniążki. No dobra. Bo ty masz jeszcze tego... O Jezu, jak to się nazywa ten item? Wow, ale polecam. Boże. A, już nie wiem co ja chciałem powiedzieć. No mam przedmiot. Porąbało mi się. O, mucha ma jeden plus, że za muchą lecą przeciwnicy. Mhm. Ojejku, okej. Okay. Grubo, grubo. W porządeczku, wszystko pod kontrolą. Ogólnie to The Chest wcale nie jest trudne, w sensie The Chest, ten shop. O, pierdziocha bierz. Trzeba podnosić?
jak on zablokuje obrażenia otrzymane, to odlatuje i musisz go podnieść, no wtedy znowu zablokuje obrażenia. Znowu jest tu na dole do podniesienia, bo właśnie ci zablokował damage. Fajnie. No dobra, lecimy do tego od razu, nie? Czasie. No. Ojejku. Bardzo dużo monstro. Potworro 3 to. Potworro? Potworro, no. Ała, dobra. Poglas kanonie. No co? Nie, ten glass cannon to bez sensu w ogóle. Nie no, jak masz bossa, to fajnie wygląda. Au. Ale ja nie mam takiego damage'a, nie? Za EPKK to był damage rzeczywiście, ale no nie no, na tym trybie to... To oddaj. Kamera tak losowo idzie między dwoma graczami, może na gridzie wejdzie, kto wie. O, fuck. Pierdziocha podnoś i lecimy. Może Angel Rumik znowu będzie. O Jezu, o jajku. Nie fajna fala. Oj. Przepraszam. Oła! To nie ja. Co mnie uderzyło? Miss input. Friendly fire. Okej, okay, nice. Co jest to? Aha, macki. O, Angel Lumik, elegancio. Lotus. Potrójny HP up. Dobra, to ja wezmę, bo ty masz Soulhearta jeszcze i aktywny. Weź to Solharta. To jest tylko wybombie. Okej. Okay. Czy ja słyszę rifka? Witam, kurczaku. To prawdziwy ryfek, no. Dobra, bierz paprykę. Ja zmieniam aktywny w ogóle, bo jest do dupy. Damage o, up. Odkryłem. Secret Rumik. Ty masz tego. Ty masz trinket. Ty wszystkie coiny powinieneś podnosić. Zapomnieliśmy o tym. Two of Diamonds. O, elegancio. Użyć? Tak, no chyba... takie będziemy już mieli. No. O, i po magicianie mamy na walkę z gridem, to nawet spoko. Fajnie. Coś kombinujemy tutaj? Nie z damage'a po prostu? Ja bym kombinował coś lepszego, mamy Chaosa, nie? Pamiętaj, że ja chcę też na maszynę wpłacać. O, bez hitu. No. Dobra, to ostatnia zmianka. Ale syf. No dobra, to idziemy i wpłacimy może tyle, co jest. Dostaniesz jeszcze ładunek na tym pokoju przed gridem, to będziesz miał jeszcze Blackhearta jednego. O, i kolejny Kainzixem na nie zobaczyłem. No. A, grzybol, jakby mi się trafił, gruby. Bierzesz Solharta? Tak. Dobra, go. Fajnie. Czy wy jesteście live? Nie, to jest nagrane nie, wcześniej. Udajemy, że gadamy do ludzi na żywo. Tak naprawdę nikogo tutaj nie ma. No to tak jak na filmach. Do kogo on mówi? O kurde, to jest grid. Okej. No ale damage to mamy, kurde, no fajnie, fajnie, pokaźny. Mi się podoba niby damage. Bomby, niby IPK, a tak kurde... Szlam chyba więcej robi. Okej, Magician. Wow! Ale ja mam zasięg nagle z dupy, what the fuck? Czemu ja tak rzucam bombami daleko? No, ja też tak strasznie do góry. Jakiego shot speeda to mi dało, what the fuck? Ciekawe. Ale papryka u ciebie super działa. No, coś tam bije, chociaż no... bym się spodziewał, że będziemy robić więcej. Szczerze? Myślałem, że będzie gorzej. Słuchaj, Glass Cannon by wygrał. Oj. No, Glass Cannon u ciebie. Jestem ciekaw, czy to mnoży rzeczywiście obrażenia. No musi. Trzeba było... IPKK, bo jak nie, to trochę no. Nie no, bossy... Nie no, nie, źle. On jest o tyle spoko, że on nawet... w tej pierwszej, drugiej fazie nie zadaje całych serduszek obrażeń, nie? Więc w porównaniu do takiego hasza, to ma się dwa razy więcej zdrowia. No. Nie no, hasz to... Nienawiść do hasza jest po prostu uskuteczniona. Ale zrobiliśmy. Ty, no z wszystkich jakichś silniejszych bossów oprócz Delirium dziś zrobiliśmy. No, w sumie. Jest haszyk, jest Mega Szatan, jest Ultra Grid. Jeszcze z tych pięter alternatywnych, jakbyśmy raz poszli, to już w ogóle byłoby odhaszone. To będzie na następny raz. Oj. Ja wiem, Unifek, o tym, tylko dlaczego to się zwiększył ten ręcz tak kilkukrotnie? O, ty pierdziocha podnoś, pamiętaj. Mam. Dobra, to już końcówka. No jeszcze druga faza, nie? Nie, to nie jest Gridier.
A, bez no kitu. No właśnie. Ojej, o to jest size w ogóle. No właśnie. JB Buck, Brown Nugget, ale gówno item, o Boże. O nie, 500 nie dobiję chyba, no. 700 coś chyba trzeba było. Razor Blade nawet na FC nie miałeś. No to właśnie, się, o to się chodzi. Nie da grać bez tego. 700 coś chyba trzeba było na Holy Mantle, nie? Coś koło tego, no. Chyba jakieś takie 3/4. He, nieźle poszło. Temperance jeszcze mieliśmy. No jest mieliśmy. Co było, faktycznie. Kurde. Dobra, i tak gituwa. To co, robimy Izacle? Izacle, no. Dobra, to ja tu się rozłączam chyba. A czemu? No na remote play'u w sensie. Aha, no to tak, no to już chyba się rozłączyło jak grę włączyłem. Czy nie? No masz nie, dostęp do mojego komputera? Było. No, bez kitu. I czekaj. Swojego streama będę oglądał na Izacle. No tak, tak, tak. Wyłącz czat. No tak, wyłącz czat, o bez kitu, ja też wyłączam czat. To bez czatu, okej, okay, no, zminimalizowałem. To już pokazuję ekran. Czat jest ukryty. Okej. O, i zmień na hard mode'a, bo rzeczywiście ten zwykły jest co za łatwy. Co się robi? Bo w prawo na dole. Aha, jest dobra. Hard mode. No. Zdrowie. Dobra. To co? No zgaduj. To ja może... mam tam widzenia, jest git. Może dead cut. O, biało-czarny. To dużo mówi. O, black and white, pasywny. Mhm. Nie z devil roomu, nie z curse roomu, nie HP. Wyklucz na początku coś prostego typu, wiesz, walka z bossem albo item room. Chociaż black, white to nie będzie nic z walki z bossem chyba. Black, white, kurde. Ale to inny item gapiego nie będzie, bo to nie będzie no w devil właśnie roomie, nie, no bo nie z devil room. Ja pierwsze co pomyślałem, że gapi, nie? Ale nie. Nie jest zawsze odblokowany. Czarno-białe? Mam snipe. Ale nie, bo devil room. Mam snipe nawet nie jest biało-czarny. Szary chyba taki bardziej. Chyba ma rączkę brązową. Czy nie? A już nawet nie pamiętam. No. Dobra, wykluczmy może ten, po prostu item room na przykład, nie? Albo no to co, ten, trzeba kliknąć? Albo walkę z bossem. Co jest typowe w walce z bossem? Wire coat hanger. Okay. On jest tylko w walce z bossem i w skrzynce chyba. Boss room, o, crane game, golden chest. Nic z tego. Z czego to ma item... wypadać? Item room albo angel room, tak to. No jak angel room, to ja nie będę wiedział. Białe itemy z angel roomu. No, czarno-biały mógłby być z angel roomu pewnie jakiś. No pewnie tak. Nie kojarzę. Jaki mógłby być item czarno-biały? Czarno-biały item. Ja pierdolę. Jakiś mega trudny. Nie wiem, czarne itemy to mi się kojarzy jakieś same szatańskie. A tu nie ma. Zazwyczaj jak jest jakaś duża obramowa po prostu, nie? Nie wiem, białe itemy? Eukaris to był żółty chyba, nie? Cenzer też był żółty. Czarno-biały z angel roomu. Jakie są białe przedmioty? Bo może być, wiesz, jakiś akcent czarny. Revelation totalnie nie pamiętam, jaki miał kolor. Totalnie nie kojarzę, jak wyglądało nie, Revelation. To jest jakieś takie... dziwne. A nie, tam niebieski jest. Fioletowy jakiś. A, Revelation to, myślałem, że książka. Aha. Okej. Okay. I też nie quality 3, to albo coś mega silnego, albo coś mega słabego. Chcemy zobaczyć quality? Najpierw chyba pokój najlepiej. Dobra, to nie jest boss room. Spróbujmy z angel roomu. Co jest tylko w angel roomie? Eucharist. Czy to jest angel jak? Room? Eucharist. Eucharist. O, no tak. EU. Nie angel room. Też nie z angel roomu. Postacią się to odblokowuje. No to będzie z item roomu zwykły item. Boże, same itemy jakości 3 walnęliśmy. No. Czarno-biały. I w maskara to jest cała czarna, nie?
Ten, może to jest... Habit? Multidimensional Baby nie, bo będzie. Multidimensional Baby będzie w Devil Roomie też. Habit jest ze sklepu. Habit jest ze sklepu, no to też mogłoby kurczę, no Habit to było najlepsze, co mi przyszło do głowy. A to nie był Habit? Bo ja mam jeszcze... No Habit, w sensie... Habit może no być? Może to być Habit. No, o, bo w sklepie, nie. W sklepu nie wykluczyliśmy. No nie, 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 nie. Nie może być w sklepie. Shop. Nie wykluczaliśmy chyba nie? sklepu, nie? Nie pamiętam. Chyba wykluczyliśmy sklep. A, to nie wykluczyliśmy sklepu. Ty, okay. To wszystko... Jest z item roomu. On musi być z item roomu, zwykły item. Mhm. Jakości 1, 0 albo 4. 1 albo 4. Czy są 0? Są 0. Okay. Weź... Dobra, pulę przedmiotów raczej mamy ogarniętą. Kolor mamy, no to weź może opis, co on robi. Description. Gdzie to jest? Items. Aha. Czyli on wpływa na itemy. What? What? To jakieś nowe? Nie wiem, jakiś patch był? Co jest? Item, Rumu, co wpływa na itemy, item? What the fuck? Czarno-biały. I tylko nic więcej nie jest napisane. No. Jak było chest i było czarno-białe, to był Gappy Stale parę dni temu. Ale na itemy? Żeby wpływał na itemy? Pasywny item? Oprócz tego. Tego z Angel Roomu, co zwiększa jakość itemów? Ja mam taką pustkę w głowie. To nie będzie. Nie wiem. D4. Jakie są itemy? Co zmieniają itemy? No kostki raczej jakieś, tak? Kostki, w sensie, ale właśnie kostki jedynie. Są kolorowe. No. I są aktywne, a nie pasywne. No to właśnie, jeszcze jest pasyw. Fuch. Ty jakieś ole z dupy jest. Ja próbuję sobie zwizualizować, że wiesz, wchodzę do tego. Do treasure roomu. I widzę po prostu jakiś przedmiot. Ale ty nie ma takich przedmiotów. One nie istnieją. No jest ten items. Co to znaczy items? Że nawet wiesz, nie jesteś jakby w stanie ogarnąć, co on może robić. Jakiś, nie wiem, pilot? Na przedmioty. Ale to jest też aktywne. Właśnie no same jejku. Aktywne mi przychodzą do głowy. Nie mam pojęcia. Barefrite, ale tylko na jakimś idenie czy coś, to nawet nie jest czarno-białe. Pasywny item czarno-biały wpływający na itemy. Ja pierniczę. Nie ma takich przedmiotów. Dosłownie nie ma, no. Dobra, no, jaki jest typowy item z item roomu? Żebyśmy wiedzieli, że to na pewno w item roomie, nie? Charm of the Vampire. On jest tylko w item roomie chyba. To? No, ten nietoperz. Okej. Okay. No, żeby to było w item roomie, nie? No. Okej, okay. Czyli item jakości to jest jeden wpływający na itemy, tylko z item roomu i on nie jest ani z Flesha, ani z Wrath of the Lamp. Jaka jest tam jeszcze te? Release, no, tam niżej. Na pewno może być. Z czego to jest? Z Afterbirth Plusa też, nie? Albo Rebirth, albo... Ale... Z Rebirtha równie dobrze mógł no. być. No nie mam zielonego pojęcia. Jeszcze jest Afterbirth po prostu. Te items po prostu. Co to znaczy, nie? Co ten item robi? Co autor miał na myśli? Oj, potężnie jest. Co? Pasywny item, items. Oj, chyba będziemy musieli... Next hint in two guesses. No. Chyba będzie no to ostatni trzeba coś topić po prostu, chyba, nie? Nie wiem, cokolwiek podać. Bo to jest w ogóle description, że już nie ma nic innego. To no. jest pełno. Bo czasami mają trzy rzeczy i napiszę tak, items tak. i dwa więcej, nie? Możemy a ewentualnie po release, nie? To nie jest item charge. Wiesz na przykład, no, co ale po release ja właśnie nie wiem, co kiedy wyszło. No średnio. Z repentance, najnowszy item z repentance, no to nie wiem, przycisk R na przykład może być, nie? Mhm. Jego wcześniej nie było, więc jak wpiszesz R-key, to będziemy wiedzieć, że to jest Repentance. To nie jest Repentance, czyli jakiś Afterbirth. To jest w ogóle jakiś najdziwniejszy release. To jest takie... Z Rebirtha równie dobrze może być. A nie mieliśmy Rebirth? Nie mieliśmy. Nie mieliśmy. Rebirth albo Afterbirth. Okej.
No czyli taki początek Isaaca pikselowego. Kurde. Ja wiesz co, ja sobie wyobrażam czat po prostu, jak oni tam się chichrają. No ja te, ale... No nie mam żadnego powiedzieć. No. Items! No to jest najgorsza ta podpowiedź. No. Items. Nie wiesz, co to w ogóle nie znaczy? Mi w ogóle. Biało-czarny item z item roomu. I maskara jest cała biała, no i nie wpływa na itemy. Mm-hmm. Charm of the Vampire. Jakie są jeszcze itemy biało-czarne? Papryczka jest chyba biało-czarna, jest. Ale no nie ma wpływu na itemy. Nie ma. Zodiak może? Zodiak? Zodiak! Uuu. On ci daje item co piętro. Jest biało-czarny. Yes, jest Zodiak. To? Co to jest Zodiak? Ja to pierwszy raz widzę. O kurde, ale miserable. To jest item, co ci daje jeden item tego. Co piętro daje ci inny item znak Zodiaku. Okej. Okay. Przysięgam, o pierwszy kurde. Raz to widzę. A i Ryfek czyta czat. A, chyba was suty spędzą, ludzie. Co wy gadacie? No. No dobra, no nieźle. Fajnie. A co jeszcze są tryby? Seeded Infinite. A jakieś Infinite? Tam mają dodać nowe. O, ej, ten. Seeded Infinite by było spoko, bo można z kimś robić. A no? No. Ale no to ciekawe, kiedy to dodadzą. Twoją starą mam. O, dostałem kolejnego 3 zł donata za AdSense. Cialalalax, używam adblocka, więc tak jak mówiłeś kiedyś na filmie, 3 zł dla ciebie za content 3 zł. Elegancio, kurde, ale totalnie, to items mnie tak zmyliło. Dalej. Bo od razu to się kojarzy z aktywnymi. No. No to co? Chyba tyle, co? Eleganckie podejście, chyba wszystkie wygraliśmy, nie? Tak, no. Nie było przegranych, tak mi się wydaje. Dobra, lecę ogarniać tam swoje. Pewnie. Może kiedyś widzowie się zobaczymy na odcinku u mnie jeszcze z Kasaczkiem. Na Discordzie już się mamy, co? Kontakt jest. Tak, pierwsza wiadomość od Kasaczka. Czy to prawdziwy Ryfek? I co to jest za jakiś Ryan Reynolds? Kto to jest w ogóle? Co trzyma puszki Coca-Coli? O co chodzi z tą szyją? Poczekaj, pokażę na ekranie. Kurde. No bo mówię, nie widziałem, bo ciebie w ogóle jest ciężko znaleźć, bo ty nie masz własnego Discorda chyba, w sensie, albo masz jakiś dla wspierających czy coś. Dla wspieraków, no. No, no właśnie, no. Ja sobie myślę, ogarnąłbym ty, dla wszystkich jak on się widzów, nazywa nie? Na Discordzie, po prostu wpisałem Ryfek i cię dodałem. Jakby ktoś mógł ci zająć pasuje. Nick. Dlatego spytałem, jakby to było prawdziwe pytanie, czy to prawdziwy Ryfek. Dobra, no. Dzięki wielkie. Dzięki, za... dzięki, fajnie było. Granko, do zobaczenia i pozdrawiam widzów. Pozdrawiam widzów wszystkich moich, twoich i tych te, nie naszych. Pozdro. Hej, hej. Cześć. Tyle.